Rocky Boris. Starfield. Czasami 2 na 10. Czasami 11 na 10. No powiem wam, że tak. Tytuł. Kurde, Starfield. Ja wam powiem, że ja się zgadzam z tytułem. Tylko, że jest taki problem, że on częściej jest 2 na 10 niż 11 na 10. A 11 na 10 może być dla takich totalnych gigafanów Gier Betezdy. I teraz tak, widzowie. Kurde. Aaa, nie mogę się doczekać tego podcastu. Oglądamy. Remig już maciaszek. Borys. Let's go. Dzień dobry, Borys. Dzień dobry już witam Państwa serdecznie w ten pierwszy dzień szkoły. Ooooo! Ty, bez kitu! Gówniarzy do szkoły poszli, ale będzie luz na Twitch czacie. Bez kitu, zapomniałem, że już wrzesień! O, pierwszy dzwonek! Nice! O. Widzowie, tutaj jest w ogóle wstępnie związany ze Starfieldem. Nie ja chcę ci to posłuchać? Skip Barber i Stand Up. Okej, okay, dobra, czyli do tego momentu, do Starfielda przychodzimy. Let's Na go. z przyjemnością. Proszę Państwa, 2 września o drugiej nad ranem, ja powiedziałem w podcaście, że 14. No ale to... yy, Przepraszam. Yy, druga 14. Pra... Ta, ta druga 14. Ta druga <laughs> czternasta miała pra-premiera. No, właściwie to jest ta, ta pier... O Jezu, ej, ja, ja już mam tak powoli, że jak słyszę to słowo pra-premiera, to mi się niedobrze robi, nie? Pre-release gier, to jest takie kurwa raczysko, że to w ogóle to, to nie powinno istnieć. To powinno być zakazane prawnie, nie? Co to znaczy tak dla premiera? W, 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 no, no bo 6 września będzie miał yy, Starfield będzie miał oficjalną premierę, a teraz jest hmm. dla tych, co zapłacili więcej, czyli nie dla biedaków. I tutaj w ogóle trzeba zaznaczyć, ile więcej. Wiecie, czat, czy wy jesteście świadomi tego, ile więcej trzeba było ze za Starfielda zapłacić, żeby w niego zagrać wcześniej? 150 złotych. 150 złotych, gdzie oryginalna gra kosztuje 350. To jest tak na plus, tak na szybko licząc, to jest mniej niż 50%, to jest jakieś 40% wartości, nie? No, 50% to było 175. 40% gra jest droższa, jeżeli chcesz w nią zagrać w prawdziwą premierę. Bo i ja, ja tutaj, ja muszę o tym porozmawiać już na samym początku, bo kurwa, jeżeli coś możesz zobaczyć wcześniej, to. Ten pierwszy moment, w którym to możesz zobaczyć, to jest prawdziwa premiera. Bo to wiecie, to można przesuwać, i to można powiedzieć, że, e, że, 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 że oficjalna premiera jest później. Kurwa, słownikowo, ja nawet to widzowie sprawdzę, słownik premiera. Pierwszy publiczny pokaż sztuki teatralnej, opery, filmu itp. Premierowy. Jeżeli ty, jako zwykły, szary człowiek, możesz zagrać coś wcześniej, jak płacisz więcej, to jest premiera. To znaczy, że oni sobie za premierę biorą więcej, a nie jakieś kurwa pra-premiery i inne tego bzdury. Takie są kurwa realia. I nichu ja, ja nie pójdę w tą narrację, że gra na premierę kosztuje 350 zł. Nie, Starfield kosztuje. 500 zł na premierę, a po tygodniu masz zmniejszoną cenę do 350. I możecie mnie próbować przekonywać, jeżeli ktoś chce. Zapraszam do polemiki, ale 6 września wchodzi zniżka i wchodzi druga cena produktu dla biedaków. Premiera to jest pierwsza możliwość, kiedy ty, jako szary człowiek, możesz kupić grę i w nią zagrać. <śm> Te, proszę Państwa, no i to jest najnowsza gra Bethesdy. Starfield dostępny jest na PC i na Xboxie. Aby zagrać właśnie w, to, w tą, przed, przed oficjalną premierą, trzeba na Steamie zapłacić 500 zł, ale jeżeli macie Game Passa, to można wykupić sobie upgrade do wersji premium i to kosztuje trochę ponad 150 zł. Na Steamie, w szczycie, ja to teraz sprawdzam, SteamDB, pokazuję, 200 mi, że ileś na było, no. e, Steamie w szczycie Grało 236 tysięcy i wiecie co? I ja jestem zdziwiony, jak dużym sukcesem okazał się Baldur. Zobaczymy, ile będzie ludzi grało faktycznie dzisiaj, bo to za 6 godzin chyba schodzi, tak mi się wydaje. I zobaczymy, jaki pik dzisiaj odnotujemy, jaki jutro, jaki na najbliższym weekendzie. Ale... I w ogóle z tą premierą, to jest jeszcze jedna rzecz się nasuwa. Popatrzcie, popatrzcie sobie na kalendarz. Pra premiera. Jest w piątek na weekend, a ta rzekoma premiera jest we wtorek w środę. Kto normalny robi premiery gier w środku tygodnia? Przecież to jest wiadome, że zawsze robiło się premiery gier na weekend. Zawsze. Okej, okay, Blizzard chyba w dodatki do WoWa potrafią wypuszczać w środku tygodnia, bo było to związane z resetami gier. Diablo miało identyczną premierę. Dokładnie tak samo było. Dokładnie tak samo było z Diablo 4. Więc to, to, ta pra-premiera to jest marketingowy bullshit, którego nie kup i nie zamierzam kupić, i nie idźcie w tą narrację. Nie kupujcie takiej bzdury, no nie? Ludzi, przypominam, że to jest pik graczy, którzy wydali za tą grę 500. No. No. Tutaj też jest w ogóle bardzo ciekawe to do naznaczenia, że tak, Baldur's Gate, którego ja mocno pochwaliłem, prapremiery nie miał i co najciekawsze, Baldur's Gate spikował na, na Steamie w drugim tygodniu po wyjściu gry. Dopiero na drugi weekend Baldur odniósł największy swój pik i największy swój sukces. Wiadomo, że teraz te 200 tysięcy to, to nie są pełne dane, bo też w ogóle bardzo dużo osób w Starfielda będzie grało na Game Passie, no nie? Więc te dane na 100% będą trochę zakrzywione, ale ciekawy jestem, czy Baldur, prze, czy, Baldur czy Starfield przybije ten 400 tysięcy na Steamie, no nie? Serio. To giga, giga jestem ciekawy. Jeśli miałbym powiedzieć, to wydaje mi się, że nie. Całkowicie szczerze, wydaje mi się, że nie. Że, I powtórzę, 500 złotych za grę, to jest jakiś niestety... absurd. Chciałem zacząć od tego trochę. Mhm. Bo, bo mówiliśmy to też w przypadku Diablo, gdzie po, podobna była sytuacja, i widzę, że już nam się zrobił standard, yy, z którym, do którego nie wiem, no bo nie, nie wiem, co, co mam trochę o nim myśleć. Ale to z... jest prawda, wiecie co? To się staje standardem. To już nie jest jakaś ekstrawaganza, to jest standard. Wy już jako graczy to zaakceptowaliście. I w ogóle nie wiem czy pamiętacie jak była premiera Diablo 4. Ludzie cały czas się do mnie dopierdalali, że czemu ja w ogóle o tym gadam, że przecież to nie jest takie ważne. I ja wam powiem, że z mojej perspektywy to nie jest ważne. Ja wam powiem z mojej perspektywy, im gry są droższe tym kurwa lepiej. Jestem streamerem, ja dostaję te gry za darmo. Ja, by, ja, ja Diablo 4 dostęp za darmo i to w full curve edycji. Ja Starfielda dostęp za darmo. Im gry są droższe, to z typowo marketingowego punktu widzenia. Tym dla mnie lepiej, bo ja na to nie wydaję pieniędzy, ja to dostaję za darmo jeszcze więcej osób będzie chciało zobaczyć u mnie recenzję i zobaczyć u mnie gameplay i zobaczyć czy w ogóle sobie mogą pozwolić na kupienie tego. To było coś, gdzie ja krzyczałem w interesie graczy, a ludzie w ogóle byli zszokowani, że po co ja krzyczę na to i dużo pojawiało się takich argumentów. Ale 500 złotych w dzisiejszych czasach nie jest nic warte. Okej, okay. no ale macie takie miesiące, jak na przykład wrzesień, gdzie wychodzi Mortal Kombat 1, którego ja bym chętnie ograł. Gdzie wychodzi Lies of P, Gdzie wychodzi Starfield. I wychodzi chyba coś jeszcze. Co jeszcze, Wizowie, wychodzi? E, wyszedł Blasphemous, przed chwilą wyszedł Baldur's Gate. Kto może sobie pozwolić na wyjebanie w jeden kwartał 3000 zł na gier? Dodatek do Cyberpunk'a. Wizowie, to, to wychodzi multum rzeczy, no nie? I jak wy nie weźmiecie tego pod uwagę, to naprawdę będzie coraz gorzej, nie? To, wy, to nie wygląda dobrze z poziomu konsumenta. I teraz sobie wyobraźcie, że wy za każdą grę, jak będziecie chcieli zagrać w faktyczną premierę, będziecie musieli dopłacić 40%, nie? Z jednej mhm. strony można powiedzieć, że jest to golenie frajerów. Mhm. Tak jest. A z drugiej. Z drugiej każdy by to wykorzystał. No nie? Jak kurwa, ktoś jest na tyle głupi, żeby to kupować, no to ja się nie dziwię, że to jest wykorzystywane. No przecież nikt nie, nie, właśnie, nikt nie broni. No i to jest bardzo, bardzo mocne żerowanie na hype bardzo no. tak, tak, tak. Tak! No, to żeśmy, to żeśmy sobie ja, zapracowali. To jest, to jest, mi się wydaje, że to jest najbardziej związane z tym, że ogromna ilość ludzi nie potrafi odłożyć przyjemności na później. Bardzo dużo osób. Czad, czy wy potraficie odłożyć przyjemność na później? Czy, jeżeli na przykład chcecie sobie coś kupić, nie wiem, kurwa, koszulkę, czapkę, telefon, stary yy, portfel, buty, i wiecie, na przykład założymy, macie buty. Buty kosztują 500 zł, ale wiecie, że za miesiąc będą w promocji, będą kosztowały 450. Poczekacie miesiąc, żeby je kupić, czy nie? Ja poczekam na przykład. I, i każdy poczeka, no to, to jest niemożliwe. To albo moja widownia potrafi to odkładać idealnie. A nie ma ni i nikogo nie ma o, i widzicie już ludzie zaczynają pisać 50 to za mało za 50 nie no i dokładnie dobra oglądamy dalej to wali na to my gracze trochę, trochę tak i nie podoba mi się to oczywiście z drugiej strony mam bardzo mało argumentów żeby powiedzieć nie nie wolno tak robić no bo zawsze no możesz poczekać nie mm -hmm. ale jak wiemy gracze nie są cierpliwi w, w, w ogóle i ja, ja się zastanawiam, czy też z tego nie będzie trochę, a właściwie może już jest, trochę problemów dla wydawcy. No bo dla wydawcy to jest bardzo duży zastrzyk kasy. Mhm. To, jest, to jest darmowa no, naprawdę, kasa, no, to, jest to jest drukowanie pieniędzy. 232 tysiące, to ja nie wiem, ile, ile można liczyć sprzedaż. Że to milion kupiło, 500 tysięcy. No, raczej nie 100% osób gra na raz, więc powiedziałbym w no, tak. no Myślę, że można między pół miliona a milion spokojnie pół miliona na, na pewno. Ale też to też tylko nasze wzroki. się z rokiem. Nie, hmm. Raczej się nie dowiemy tego. Więc to też jest trochę tak, że gracze, którzy grają w tą grę i wydali 500 złotych, mogą powiedzieć: Wydałem 500, więc teraz będę bronił mojej decyzji, no bo wydałem 500. Tak jest! Albo, wydałem 500, więc teraz będę oczekiwał gry za 500 i hmm. trochę to się... I to, ja pierdolę, ale to jest giga dobre. Bez kitu tak jest. Ludzie, jak wydadzą na coś pieniądze, to mają bardzo duży problem z tym, jak uświadamia się ich, że to nie był dobry wydatek. I ludzie, zamiast pomyśleć sobie, że kurwa, wydałem 500 złotych, ja powinienem oczekiwać produktu za 500 złotych, to jak ty mu powiesz, że wiesz co stary, no ale kurwa, ten Starfield jest do dupy, to on go zacznie bronić. Ludzie zaczynają po prostu wchodzić w relacje z produktami, na które wydają pieniądze. I to jest coś, co z logicznego punktu widzenia powinno wyglądać zupełnie inaczej. Zupełnie kurwa inaczej. Co się dzieje, znaczy? Mamy recenzję gry, gdzie, która bardzo dobre opinie dostała od, od recenzentów, ale też widzę takie, jakby. Podwyższone oczekiwania graczy. To jest ciekawa kwestia z, z tymi pieniędzmi. To tak jak mówiłeś, to to jest taka rzecz, do której teoretycznie mamy poczucie, że należałoby się do tego czepiać i zwracać na to uwagę, że tak się nie powinno odbywać, ale z drugiej strony no, faktycznie nie ma argumentu, bo to gracze sobie robią sami te krzywdę, nie? To tak jakby ktoś kładł nóż na stole i ktoś przychodził sobie go wbijał w kolana, no to trudno mieć pretensje do tego co ten nóż na stole położył. Po, po, nie wiem położył. Czy nie lepsza byłaby tutaj alegoria. Kurde, że... a wiecie co mi się wydaje, że głównym argumentem względem tego powinna być jakość produktu. Serio, nie, naprawdę. Mi się wydaje, że tej głównym argumentem powinna być jakaś produktów. W ogóle przesuwanie daty premiery za pomocą pieniędzy to jest sztuczne pompowanie kurwa tego hypu i, i, tej, i tej sprzedaży. No bo czysto teoretycznie ludzie dopłacają 150 zł w przypadku Starfielda i nie dostają nic. To nie jest tak, że ludzie dostają produkt wcześniej. Nie, najczęściej Kurwa, ja się mogę założyć, że w alternatywnej linii czasu, w której premiera Starfield w której nie mamy preorderów, w sensie nie priorderów, tylko pre-release'ów, to Starfield i tak by wyszedł w piątek. Jestem stuprocentowo tego pewny. No nikt mi kurwa nie wmówi, że oni sobie zaplanowali, że wypuszczą grę w środku tygodnia, ale są tak dobrzy i wychodzą kurwa z obronną ręką i dają ludziom możliwość zagrania w weekend. No nie. I to jest główny argument względem tego, że to jest totalnie sztucznie napompowane, że gracze tego nie jebią. No bo jak to pójdzie dalej, no to może dojdziemy do momentu, w którym będziesz mógł sobie zagrać w grę 1 września za 1000 zł, a normalna premiera będzie stary 3 października. I teraz ja Wam powiem tak: jeśli chodzi o dopłacanie do wcześniejszej premiery, to uważam, że data nie jest produktem w tym wypadku, ponieważ data jest sztucznie przesunięta. Ja uważam, że jeżeli Starfield kosztuje 500 złotych, to za, za, za to 500 złotych to w skład powinna wchodzić edycja kolekcjonerska. I to kurwa tak totalnie bez kappy, nie? Powinna być edycja kolekcjonerska wiadomo jakaś tam wyjebana zawsze, będzie z figurkami i chuj wie czym. Ale za 500 złotych to przynajmniej powinie, powinieneś dostać pudełko z płytą, z soundtrackiem, z hardworkiem czy tam artbookiem, ze steelbookiem. Ja wiem, że można tak fajnie sobie mówić, że fajnie jakby coś było więcej, ale ja uważam, że to jest coś, czego my powinniśmy wymagać. no Jak dopłacasz 150 zł za sztucznie przesuniętą datę, to ty tak naprawdę nie dopłacasz za nic. Ty masz możliwość wymagania czegoś więcej od produktu, który kupujesz. Samo pudełko no, Gajs, no nie oszukujmy się pudełko. Płyta z grą, wydrukowanie, uh, artworka, stworzenie steelbooka. To nie są rzeczy, które są tyle warte w produkcji i mogłyby być do tego dołączane. Ale oczywiście nie są, ponieważ gracze tego nie wymagają, nie? To powinna być edycja, która jeżeli do gry wyjdzie dodatek, to ci gwarantuje, że wszystkie dodatki, które wyjdą do danej gry, będziesz miał wliczone w cenę. Kurwa, i można to rozegrać digitalowo, ale nikt tego nie chce robić, nie? Że dostały, że. Gracze sami sobie strzelili. Ale tu masz jeden dodatek wliczony w cenę w Starfieldzie. Okej, okay. ja wam nie chcę nic mówić, ale mieliście wliczone dodatki do Cyberpunk'a. Nie wiem, czy pamiętacie, Cyberpunk miał dostać tam kilka delceków za darmo. I wychodzi teraz dodatek do Cyberpunk'a. Yy, Przypomniał mi ktoś, ile kosztuje ten darmowy dodatek do Cyberpunk'a? 99 zł. 100 zł, no. A pamiętacie kampanię marketingową wtedy Projektu, że cyberpunk będzie miał kilka darmowych dodatków? Bo ja pamiętam, ale były delseki, a no i właśnie, no to do, do Starfielda też może ci wyjdzie taki delsek. I strzałą w kolano, no i nie mogli zostać bohaterami w końcu. Wiesz, to jest. Ja z, z innej perspektywy także na to, na to patrzyłem. Kiedyś żeśmy dawno, dawno temu rozmawiali o premierach kinowych, które odbywają się, znaczy o, o premierach filmowych, które odbywają się na platformach streamingowych. Aha. Że te premiery przechodzą tak trochę bez echa, ponieważ ludzie wiedzą, że mogą, że ta, że może teraz nie mają czasu, mogą za tydzień usiąść do tego, za dwa tygodnie i to wszystko przebiegało tak bez echa zupełnie, a te premiery kinowe zawsze były takie ważne, znaczące, wszyscy czekali na tą datę, wszyscy liczyli, ile tam jest odsłon i tak dalej, i tyle ludzi poszło do kina, że to było takie znaczące. Microsoft teraz, idąc w tego Game Passa, co jest bardzo usługą korzystną z wielu względów dla, dla gracza, chyba stanął też w takim momencie, że. Oni teraz wydają bardzo ważną grę i oczywiście sporo osób na to czeka, ale w związku z tym, że ona jest w tym game pasie cały czas, to, to jakby to się nie zmienia, to ta premiera może się trochę rozmywać. I teraz oczywiście w przypadku Starfielda to nie jest wielki problem, ale moment, w którym oni wrzucają taką ofertę, że możesz sobie zagrać wcześniej, i płacisz, to to czyni z tego taki, taki znaczący moment premiery. To znaczy dużo osób, jak naszą Steam udowodnił, czeka na ten moment, żeby sobie tę grę kupić i wiesz, jest wysyp recenzji, od razu wysyp zainteresowania, mhm. na YouTubie się pojawiają materiały i jest ten taki ważny moment dla tej gry. I oczywiście, jak mówię, to jest Starfield, i niezależnie od tej ceny, moment premiery na Game Passie byłby tak, taki znaczący. Ale może z czasem, nie aż tak bardzo. Więc to jest taka polityka, która może mieć jakiś sens w długim terminie dla, dla Microsoftu. I wydaje mi się, że częściej będą się te praktyki pojawiały, żeby ja tak myśli... w jasny i wyraźny sposób zaznaczyć premierę. Plus jeszcze się zarabia, bo ten Game Pass to takie wątpliwości cały czas mają tam analitycy, czy on zarabia na tych dużych premierach, czy nie, nie do końca. No nie wiem, tam już chyba oficjalnie Microsoft powiedział, że Game Pass to już jest rentowna usługa. No tak, ale no okej, okay, ale niewątpliwie tak, taka sprzedaż, która tutaj, na, na którą, przed, która się przydarzyła w przypadku Starfielda będzie znacząca nawet dla Microsoftu. Nie, no wiadomo, że to jest system seller dla Game Passa. Mm -hmm. <laughs> Jakby, więc no, standard Zapłać więcej, graj wcześniej parę dni już jest. Znaczy my już mm -hmm. możemy. To nie jest tak, czy to się przyjmie, czy to się nie przyjmie. To się już przyjęło. I, I wydawcy, w szczególności dużych gier, są w stanie no, wydoić z nas więcej. Mówię nas, no bo ja też zapłaciłem, przy czym ja zapłaciłem 150 zł, żeby grać wcześniej z Game Passa, bo 500 na Steamie no, no. nie odważyłbym. A w ogóle, jak to dziwnie brzmi, 500 zł za grę? To, to jest najdroższa gra, o jakiej ja słyszałem do tej pory. Wymówiliście, że jakieś NBA jest droższe, ale tam podobno wchodzi jakieś. Dyroczna przepustka na e, ten na oglądanie kurwa NBA w TV-sie. Nie wiem, nie mam pojęcia jak to działa. FIFA 509. Dobra, Dobra no graczy FIFA się sami nie szanują. To, <dobra> to jest zupełnie inny odmęt. Nie, nawet nie nazywajmy FIFA grą komputerową. Kurwa mać, no kto gra kurwa, kto normalny kupuje FIFA co roku. tam się chyba tyle hmm. wydać. Ja też jak... pod podcast. <laughs> Powiem ci szczerze, że ja jak siedziałem na lazie, kiedy mi ludzie powiedzieli, że premiera jest wcześniej, jak się zapłaci, ja nie zwróciłem na to uwagi. Tak szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o śledzenie tego tych informacji dotyczących Starfielda. To tak trochę omijało mnie to łukiem, pewnie dlatego, że w Baldur's Gate 3 grałem bardzo bardzo intensywnie i uh -huh. nie zwracałem na to uwagi, więc ludzie mi na streamie powiedzieli, że w zasadzie można grać od tego piątku. I pierwsza rzecz, jaką zrobiłem, to wszedłem na tego Xboxa, na, na, na Game Passa i, i przez chwilę myślałem, że to 500 kosztuje, i jak uznałem, że to kosztuje 500, to powiedziałem: No nie, no to jest, to jest za dużo. Nie, dopiero potem. Kurwa. Ludzie mi wie. Ty trzejcie to, to influencerzy mówią, że 500 zł to jest za dużo za grę. A wy czad, jak sądzicie? Wy, zwykli ludzie, nie influencerzy. Z <noise> Influencer to jest takie brzydkie słowo. To jest za dużo. Ja, ja też uważam, że to jest, to jest stanowczo za dużo. Spojebana cena. Dla mnie, 250 zł to jest maks za gierkę, nie? Za nową grę to jest 250, i, i to jest moim zdaniem i tak bardzo dużo. Ja pamiętam, jak byłem dzieciakiem. No to chodziło się do sklepu, no to gry premierowe kosztowały 100-120 zł, nie? 119 to było max za gierkę. I za tą cenę kupiłem stary Multum gier. Asasyna, jedynkę w ogóle, te kupiłem edycję kolekcjonerską z padem za 120 zł. Prince of Persia, wszystkie kupowałem po 120 zł. A gotiki kupowałem po 120 zł, nie? O chłopie, 500 zł. Wyjaśnili, że skoro mam Game Passa, to wystarczy, że 150 do płacy już mam dostęp do tej gry, mm -hmm. ale to 500 to byłby taki, no bardzo bym się poważnie zastanowił. Nie? To tak jak... Czyli oni kupili gry sami, czyli nie są, słuchajcie, based, nie są opłaceni tutaj, to jest też pewne, to jest bardzo ważne. Ty mówisz, mimo że, że jakby, podchodzimy do tego w ramach naszej pracy trochę i to jest mhm. podcastowe, to 5 stów to jest jednak du, duży pieniądz. I jestem pod wrażeniem, że tak, spo, tak dużo osób się przekonało do tego wydatku. No bo to jest jednak, no wygląda na to, że gracze, jakby niezależnie od naszej polskiej sytuacji, polskiej perspektywy, nie narzekają na braki yy, finansowe. Być może tak bardzo. No wiesz, no dużo osób kupiło to. 5 stów to jest pięć stów, no. Ech. No teraz gra 232 tysiące ludzi, no. więc yy, no, jest to, no jest to imponujące, na pewno, na pewno jest to, jest to imponujące, no i yy, tak samo jak imponujące są recenzje na Metacritic, gra na Xboxie dostała 87, na PC 88. O kurwa, dobra, to widzowie, zróbmy sobie wszyscy... Przysługę, i przestańmy brać pod uwagę recenzję krytyków, ok? Krytycy już dawno udowodnili, na jakim są poziomie. Krytycy ocenili masę gier Giga wysoko. I nie oszukujmy się, w game devie w branży recenzenckiej skala oceny nie jest od 1 do 10, a jest od 8 do 10. Naprawdę, tutaj jest ciężko zobaczyć tytuł, który yy, ma niższe oceny. Kurwa. Byli krytycy co Goluma oceniali na 8, na 10, na 9, na 10. No przecież to jest taka beka, 100% to jest stuprocentowo opłacone, no nie? Znaczy, dobra, to nie jest opłacone, no recenzenci gamingowi to kurwa banda tumanów i idiotów. Oni się nie znają na grach komputerowych w ogóle, oni nie wiedzą gdzie patrzeć, ale nadal pieniądze tam też grają rolę, nie? I um, no ale może właściwie. Zacznijmy od tego, czym jest ten Starfield, bo... Niczym, kurwa wszystkim ja niczym. Mam trochę problem, to ja znaczy to, jaką wiz wizję... Ja... Generalnie teraz w grach komputerowych jest tak, że duże studia mają wrażenie, że są na tyle duże i wymyślają sobie tak, nasza gra będzie survivalem, nasza gra będzie RPG-iem, nasza gra będzie o kurwa kosmosie, nasza gra będzie miała latanie... Eee, nasza gra, co jeszcze będzie miała, widzowie? Nasza gra będzie miała budowanie, nasza gra będzie FPS-em, nasza gra będzie kurwa Battle Royale, no nie. I nagle się okazuje, że tych wszystkich rzeczy się nie da połączyć w jedną całość. I zamiast zrobić tytuł, który wygląda w taki sposób, że masz rpg połączonego z fabułą z trzeciej osoby, i masz jeden punkt tego, jeden punkt tego, jeden punkt tego i to ci się zlepia to masz tak 0-1 od survivalu 0 ter od rpega 0-1 od kosmosu 0-0,5 od tego 0 z tego i gra jest nijakim kurwa blobem jest po prostu zlepiona w jedno gówno bo żeby stworzyć grę tego typu to musiałby pracować nad nią zespół gdzie masz dedykowany team, który pracuje kurwa nad tą grą pod względem survivalu, i masz dedykowany team, który pracuje nad nią pod względem RPG. Jeden zespół nie jest w stanie tego wszystkiego zgrać, nie jest kurwa. Po prostu tego się nie da zrobić. To jest nierealne w dzisiejszych czasach. Nie ma gier, które połączyły kilka gatunków w siebie i wyszło to dobrze. Nie ma. To po prostu nie ma racji bytu. Te studia chcą za dużo, chcą zrobić połączenie wszystkiego, no bo do im większej ilości targetów trafisz, tym więcej potencjalnych kupców będziesz miał, no nie? No jeżeli przedstawisz, jeżeli możesz komuś przedstawić Starfielda jako survival, to kurwa uderzysz do ludzi, którzy lubią survival. Jak przedstawisz Starfielda jako RPGa, to uderzysz do ludzi, którzy lubią Skyrima i RPGi. Jak przedstawisz Starfielda jako symulator latania w kosmosie, to uderzysz do tych wszystkich Space Enjoyerów, no nie? Jak przystawisz gałkę FPS-a, to trafiasz do ludzi, którzy lubią FPS-y. Nie no, oczywiście, że zdarzają się takie kurwa miksy, Piotrek, oczywiście. I w ogóle te miksy, o których ty mówisz, to są rzeczy przeszodujące teraz. Ile jest gier, które kurwa jest miksem? Tylko trzeba zauważyć jedną rzecz. Co najlepiej się miksuje? Najlepiej miksuje się Metroidvanie. Najlepiej miksuje się kurwa Soulsy. Tylko to akurat często źle wychodzi. I najlepiej miksuje się co widzowie roguelike'i I powstaje bardzo dużo miksów gier Czyli masz na przykład roguelike plus platformówka Jaka gra wam przychodzi do głowy? Roguelike platformówka Dead Celsy No nie? Miksujesz stary roguelike plus karcianka Co wam przychodzi? Slay the Spire To w ogóle tych to jest, kurwa multum Miksujesz, stary, roguelike'a z grą zręcznościową, masz Hadesa, no nie? Miksujesz roguelike'a z y, grą turową albo z jakimś takim autobotlerem? masz lub Hero. To są rzeczy, które bardzo często się miksuje. Roguelike z Souls-like'iem, the... Curse of the Dead Gods, który giga polecam, nie? Jasne, można połączyć w siebie kilka rzeczy, ja nie mówię, że się nie da. Masz Cold of the Lamp, nie? Masz Hollow Knighta, który jest z Soulsami i Metroidvanią. Dokładnie. Jest w chuj widzowie takich gier, które to łączą i robią to dobrze, ale te gry mają jedną spójną wizję. Hollow Knight nie próbuje być, kurwa, stary RPG-iem. Nie. On jest świadomy tego, że on jest Soulsem i platformówką. I tak samo jest, nie wiem, z Grime'em, który jest z tej samej kategorii, nie? Ale, jak kurwa zbierzesz 10 rzeczy, to jest, to jest widzowiek z gotowaniem ciasta, kurwa. Możesz pomyśleć tak, kurwa, ja lubię czekoladę, lubię banany, lubię wiśnie, lubię kurwa lody truskawkowe, ale lubię też kurwa bekon, mięso, kurwa, kurczaka i hamburgery i kebaby. To nie robisz nagle ciasta, kurwa, z bananem, czekoladą, kurwa, kebabem, pizzą i chopie karkówką. No nie, no to się po prostu niektóre rzeczy się ze sobą nie łączą. Jasne, możesz zjeść jedno po drugim, ale kurwa się pożygasz. Jaki marketing był tej gry, to jest coś innego niż dostałe. Okej, okay, to jest e, interesujące. Bo jeżeli... I tu w ogóle Boris powiedział Giga fajną rzecz, że ta gra nie jest tym, czym była marketingowana. Że on ma wrażenie, że otrzymał inną grę. To jest coś innego niż dostałe. Okej, okay, to jest interesujące. Bo jeżeli sobie weźmiemy sobie takie mm, obiecanki przedpremierowe, no to dostaliśmy to, co było powtarzane wielokrotnie, czyli wolność na galaktyczną skalę, całkowicie nowy silnik i tysiąc planet do zwiedzania. Już wiemy, że nie ma tych tysiąca planet. UV z, z kanału kanału o grach. Sprawdził, mm. ile tam jest obliczył, jest ich dużo, dużo mniej oczywiście. Chociaż. Ile ich faktycznie było? Ja nie oglądałem tego. Ja muszę to zobaczyć. Ile było faktycznie Jed <laughs> 600. Ja nie wiesz, że w Starfield jest 600 planet. Ale to w Starfieldzie, dobra. Mm. Widzowie, w Starfieldzie jest 600 planet, tak jak w Diablo 4 jest kurwa 250 dungeonów, nie? Czy w Starfieldzie. Ja Wam. Zadajcie sobie jedno pytanie. Czy w Starfieldzie jest jakakolwiek planeta, która jest różna od innych? Czy w Starfieldzie jest planeta z kurwa dżunglą? Czy w Starfieldzie jest planeta z lasem? Czy w Starfieldzie jest planeta podwodna? Czy w Starfieldzie jest jakaś planeta cybernetyczna? Czy w Starfieldzie jest planeta, która jest cała przejęta przez jakieś ufo? Nie. To jest jedna to sama planeta z innym skinem podłoża, nie? W wywiadzie by powiedziała, że specjalnie większość planet jest pusta, nudna, bo IEAL też tak jest i eksploracja ma być nagrodą samą w sobie. No i Samych miejsc, gdzie można wylądować i e, wszystkich ciał. nie... Tylko jaki jest problem, że wcześniej oni tego nie powiedzieli? Szkoda, że łatwo jest sobie wytrzyć ryj taką narracją po premierze, a nikt nie powie tego przed premierą, że wiecie co, mamy 600 planet, ale one są puste i nudne niebieskich no jest sporo, nie? Więc powiedzmy, to, to jest to, ale ta wolność na galaktyczną skalę to ja jest to... Ale kurwa, Jezu, ja nie mogę. Sorry, że tak przerywam. Ja nie jestem w stanie tego zaakceptować, że ludzie kupują takie gówno. No kurwa, to jest jak dyskietki z Pegazusa, gdzie mieć 999 gier. A w rzeczywistości mieć, kurwa, 3. No to tak samo jest do chuja z tymi planetami w tych grach, z tymi dungeonami. No przecież to jest non stop dokładnie to samo. Co z tego, że masz 600 planet, jak one są, kurwa, wszystkie identyczne? Przecież my za 10 lat najprawdopodobniej się z tego będziemy, kurwa, śmi śmiać, no nie? O tym jeszcze sobie porozmawiamy. Starfield, przede wszystkim, jeżeli weźmiemy sobie, popatrzymy sobie na sukces tej gry, to jest to też niesamowite, ponieważ to jest nowe IP. To jest... Hmm. Uwaga, proszę Państwa, w świecie gier ostatnio rzadkość przy to studiach prawda. tak potężnych jak Bethesda, od nie, ponad 20 lat chyba nie mieli żadnego nowego IP, no i jest to gra z gatunku gra Bethesdy. Nie wiem, czy tak. inaczej mam to powiedzieć. No, wiesz, co? Robi... Ja też nie wiem, czy... czy... Pozwól, ci przerwę, bo uh -huh. dwie rzeczy chciałbym powiedzieć. Po pierwsze, kiedy na początku zadałeś pytanie, albo stwierdziłeś, że powiemy, co to jest za gra, to że się rozgadał bardzo mocno i wydaje mi się, że jedna ważna rzecz to jest gra o eksploracji kosmosu, tak? W dużym skrócie. Natomiast to, czy ona dostarcza obietnicę, to sobie pogadamy. Nie? Więc uh -huh. tak... Ale to pewnie też można było wyciągnąć ten wniosek na podstawie tego, co mówiłeś. Druga rzecz, o której wspomniałeś teraz, Boże, jaki, jaki był ostatni ten... Gra. W, staniesz... w stylu Gra tezdy A, no właśnie, więc, więc mówiąc o, o braku nowego IP yy, przez 20 lat, to należałoby uznać, że, tak jak powiedziałeś, że jest to Gra tezdy i to jest IP samo w sobie. Jakby to jest... Ja bym to nawet jest... powiedział, że to jest gatunek po prostu gier, bo, ma, bo to nie tylko Bethesda je robi, ale na przykład Outer Worlds jest ja, tak, grą jest w stylu... Dziękuję za skifczowanie słowa swogodowi, ty, co jest? Widzowie. O, Sasha Grey nawet nie subskryb- Ale Sasha, to ja wam pokażę. Sasha to już nie pierwszy miesiąc u mnie, widzowie. Sasha Grey? Sasha Grey, widzowie, to już trzeci miesiąc subskrypcji u mnie, nie? To już. To, to nie jest byle co. Dobra, czat oglądajmy. To. Yy, ja już totalnie nie mam pojęcia, o czym był kurwa ten materiał na samym początku. Ciekawe, czy widzowie na YouTubie są świadomi tego, co się właśnie stało, ale. Nie mówcie im. Zajf umieć to w montażu, ale błagam, niech ich ni nic im nie wspominajcie. Niech są nieświadomi tego, co się przed chwilą na streamie wydarzyło. No to przechodzimy do... Dziękuję za zgiftowanie Subami i Kalifie. Dziękuję. A zostaw Zajf tylko to i niech się domyślają. Dobra, widzowie, lecimy z tematem. Gadaliśmy o Bethesda-lajkach. Jeżeli ktoś miałby się porwać na stworzenie gry, która by bazowała na wszystkich opcjach, które Bethesda w sobie zaznacza, to co by to było? To by było tak. Ogromna i pusta mapa. Ogromna ilość znaczników. Ogromna ilość dungeonów, do których można chodzić. Gra nastawiona na eksplorację. Tragiczny główny wątek fabularny. Co do tego. ohydne ryje, widzowie. To też mi się wydaje, że mega ważne. Ohydne ryje. Okrzyki. NPC, które zachowują się, jakby byli właśnie wyrwani z jakiegoś odlotu narkotykowego, no nie? Widok z pierwszej i trzeciej osoby. Zjebany interfejs. Gra, która przy premierze jest niegrywalna i muszą ją naprawić moderzy. I ciekawe, czy Bethesda Like stanie się jakimś terminem. Może właśnie oglądamy Borysa, który naznaczył nowy termin w gamingu. Bethesda Like. Oglądamy. studio Entertainment, ekipa, która bardzo mentalnie jest blisko Bethesdy, oni teraz pracują robiła, teraz na Davout, tak, czyli robią zrobiła już Zrobiła dwie gry w stylu gier Bethesdy, czyli New Vegas i właśnie The Outer Worlds. The Outer, The Outer, the zaraz. Outer, the Outer? Worlds. Outer, no, nie ja Outer. Jedno z tych, do, do z Ale kurde, bo... I, i, poczekajcie, to jest giga ciekawe, bo to się też często ludziom myli. Fallout New Vegas był zrobiony w pełni na silniku Fallouta 3, to był tak naprawdę zmodowany Fallout 3 i to był Obsidian i oni to zrobili, to, był, to, to była tak naprawdę czysta przeróbka Fallouta 3, tam nie było nic innego. A potem oni stworzyli Outer Worlds już jako swoją pełnoprawną grę, ale Outer Worlds są zrobione przez Obsidian? Nie. Outer Worlds'y są zrobione przez inne studio, jak ono się nazywa? Dokładnie, chyba najdrogie przed chwilą yy, wymienił. Jak się czat to studio nazywa? Bo to są ci sami pracownicy, ale no kurwa tam, w ogóle Obsidian jakieś robił totalnie zajebiste gry. Dobra, whatever, to jest zupełnie nieistotne. Obsidian robiło, okej, okay, Obsidian zrobił The Outer Worlds'y, co wygadacie, gadacie, serio? No widzicie, ja miałem, ja, ja miałem wrażenie, że to było inne studio. Ogólnie, ja uwielbiam I grob z dianu, to były X te takie 7. czasy pomiędzy rokiem 2002, a 10, gdzie Obsidian cały czas robił gry i te wszystkie gry były, kurwa, identyczne. Ale one były w ten sam sposób identycznie dobre. I jest po prostu taki przekrój gier RPG, gdzie te gry się niczym od siebie nie różnią. No przecież, nie wiem, Kotor i Dragon Age to jest ta sama gra tak naprawdę. <grych> to są gry tak samo... <grych> I teraz ja tylko tylko się poczekać, że ktoś się w komentarzach przyjebie, bo to też jest w ogóle ciekawe, widzowie. E, możecie, ja, ja wam polecam wchodzić w sekcję komentarzy, ale już coraz częściej zdarza się, że ja powiem coś takiego e, bardzo ogólnego i ktoś się przyjebie i w komentarzu powie, a faktycznie tak nie jest, jak ty mówisz, że ty to bardzo spłycasz. I tak, widzowie, w tym miejscu muszę zaznaczyć, oczywiście bardzo często, jak coś mówię, to jest to wyolbrzymienie, albo spłycam mocno temat. Albo daje takie ogólnikowe porównania, no bo oczywiście KOTOR i Dragon Age nie jest tą samą grą, ale są bardzo w konstrukcji do siebie podobne. Kurde, ale no nie no, Outer Worlds... Ja w ogóle Outer Worlds'y dostałem, bo Outer Worlds'y miały teraz takiego jakiegoś re-releasa yy, i Giga w nie zagrać, bo kurwa, no mi się wydaje, że to będzie taki Fallout 3, nie? The, the Outer Worlds, tak. Tak, 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 tak i no jakby podobieństwo The Outer Worlds do Starfielda albo Starfielda do The Outer Worlds jest dosyć wyraźne nawet hmm? jakby ta, ta cała jakby wizja tego świata plus Oczywiście skala jest zupełnie inna, ale nawet dźwięki, jakby ścieżka dźwiękowa, która działa tam na wyobraźnię, jest bardzo podobna. Ja mam takie, mam takie skojarzenia, za każdym razem jak gdzieś ląduję na planecie albo widzę coś, co deweloperzy uznali za monumentalne, no, żeby kurwa, zagrać są odpowiednią muzykę. to mam taką dźwięki, wizję, że albo nie? w Fallouta gram, albo gram w The Outer Walls, właśnie, bo dokładnie te same metody. Takie Mi się wydaje, że generalnie ciężko jest... Stworzyć muzykę do gry kosmicznej, by była unikalna. To są bardzo podobne do siebie brzmienia, które nam wydają się takie futurystyczne, i to się z tego bierze, że, że one zawsze będą praktycznie identyczne. są wykorzystywane, żeby mhm. mnie przekonać, że o to przeżyłem coś ważnego. Remigiuszu, Ja bym <laughs> chciał usłyszeć, zanim porozmawiamy sobie o grafice, optymalizacji, okay. walce, eksploracji. O muzyce, czy o problemach, czy o tych rzeczach, które są super w tej grze, bo jest ich sporo. O, kurwa. Oj, widzowie. To będzie dobry materiał, coś czuję na YouTube'a. To będzie giga dobry materiał. Czad, jak nie widzieliście moich pierwszych wrażeń, to wykrzyknik pierwsze wrażenie na czacie, a jak e, oglądacie to na YouTube, na restreamie, no to ZAIF umieści w prawym górnym rogu. Będzie odnośnik do pierwszych wrażeń, możecie sobie moje pierwsze wrażenie zobaczyć. Recenzji jeszcze nie ma, recenzję szykuję, powoli sobie wszystko zebrałem, robię bardzo duży research, grę przeszedłem, próbowałem wątki fabularne, ale... Wydaje mi się, że Starfield jest na tyle dużą grą, że tutaj będzie trzeba poważnie podejść do tej recenzji i rozbić ją mocno na czynniki pierwsze. Bo jeżeli bym to po prostu tylko opisał, to mam wrażenie, żeby było za mało. Godziny. To... Ja 19 godzin na oczywiście na PC, bo na konsolach ta gra ma 30 klatek. No nie jest, dla mnie jest to. Oczywiście da się grać na 30 klatkach. Dla mnie dyskomfort jest duży, w szczególności wtedy, kiedy damy. Już 60 już w nim grałem w 60, potem przesiadka na 30, no to już jest dla mnie zbyt duży dy, dyskomfort żeby grać, mm -hmm. więc gram na. Mnie boli głowa, głowa grając z Bladborna, ja muszę się przystawić na Bladborna 34 godzin. Ja, ja powiedziałem wstępnie, potrzebowałem tak przynajmniej Oczywiście 10 godzin, żeby się przekonać do tej gry. Przez te pierwsze 10 Ilu? godzin tak, potrzebowałem tak przynajmniej 10 godzin, żeby się przekonać do tej gry. Przez te okay. pierwsze 10 godzin miałem takie wrażenie. Ta cierniężność technologiczna i interfe interfejsowa dosyć dotkliwie jest odczuwalna w początkowej fazie gry. Oj, to prawda, ale wiecie, jaki jest problem? Generalnie, e, interfejs powinien być zrobiony w taki sposób, że się go nie musisz uczyć. On, to jest coś, co ma być intuicyjne. Jeżeli ty interfejsu musisz się nauczyć i się do niego przyzwyczaić, to znaczy, że to jest tragiczny interfejs i dajesz mu zero i tyle. E, nic więcej. Interfejs jest rzeczą totalnie zero-jedynkową. Jeżeli jej od razu nie rozumiesz, to znaczy, że interfejs jest całkowicie zjebany. I teraz, wiecie, można sobie powiedzieć, no okej, okay, no ale wiesz, każdej gry się trzeba nauczyć. No i owszem, jeżeli to by była pierwsza gra, w którą ty grasz w życiu i byś musiał się tego nauczyć, to ja to rozumiem. Ale jak grasz 20 lat w gry komputerowe i masz problem ze zrozumieniem interfejsu w grze, to znaczy, że ten interfejs jest totalnie do dupy i, i, i powinien zostać przebudowany. No dla mnie największym absurdem interfejsu Starfielda to jest tak, Brak możliwości kupowania amunicji typowo do danej spluwy, patrząc na tą spluwę, zarządzanie kwipunkiem i zarządzanie yy, magazynem na statku. No przecież, żeby w Starfieldzie włożyć rzeczy z plecaka do magazynu, to musisz otworzyć menu, otworzyć menu plecaka. W menu plecaka ci się wyświetla Q magazyn, klikasz Q, otwiera ci się interfejs magazynu i potem masz kół Inwentory. I normalny człowiek myśli, że wtedy za pomocą kół czujesz pomiędzy magazynem a inwentory. Nie. Musisz wejść w ekwipunek, w magazyn, w magazynie wejść w ekwipunek, i wtedy każdą rzecz, którą klikniesz w ekwipunku, przerzucasz do magazynu, no nie? Leczenie pod zera to już jest w ogóle to. To nawet, nawet nie powinno się wspominać o tym, nie? W się sensie w Skyrimie mapowanie klawiszy interfejs też było do dupy. No, przecież najpopularniejszy mod do Skyrima to jest mod zmieniający interfejs, bo tak to tam leży. Ale no, w Starfieldzie po tych kilku latach, no, mogliby chociaż to spróbować zmienić. Ale przy interfejsie jest jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo boli: to jest snapping. Snapping to jest coś takiego, że to jest, to jest odpowiednie łapanie, czyli jak ja dam myszką tu i kliknę lewy, to mi złapie czasami cały wyraz coś snapping. A w Bethesdzie masz czasem jakieś paski, klikasz na coś, a twoja myszka wirtualnie jest stary 50 pikseli wyżej i ci w ogóle tego nie łapie. I czasem, żeby coś kliknąć w starfieldzie, to jest kurwa problem. I największy problem taki jest widoczny w suwakach, nie? I, i jest takie jest taki trochę chodzenie do góry po nierównych schodach, cały czas robisz kroki i masz wrażenie, że się potkniesz. Wciskasz niewłaściwe guziki, żeby uzyskać niewłaściwe opcje. To jest... To jest, jest to. I takie miałem, takie miałem poczucie, kurde, mol, noż, ja pierdniczę. Ale no dobra, to też nie było tak, że to było jakoś strasznie przemęczone, bo i historia mnie trochę wciągnęła, i, ek... i... I kurde, i widzicie, rok jest na przykład osobą, która mówi, dobra, irytuje mnie to i idzie dalej, nie? A jest jestem osobą, którą, którą to irytuje, gadam o tym na streamie, Napędzam się w kółko, jak mnie to irytuje, i jeszcze bardziej jestem wkurwiony. Ja po prostu takich rzeczy nie jestem w stanie przeżyć. I siedzę, i się nakręcam, i się gotuję, i stare nie nadążę z gotowaniem bigosu, bo ja siedzę wkurwiony. Ja nie mogę zwracać uwagi na takie rzeczy, bo to są, jak dla mnie, to są totalne podstawy, nie? eksploracja tych światów trochę mnie wciągnęła, ale dopiero potem, jak już po tych 10 godzinach, kiedy te systemy zaczęły być mi odrobinę bardziej bliskie i przez bardziej bliskie nie mówię znajome, bo te systemy nigdy nie są znajome. Znaczy one są tak siermiężne, że nawet po 34 godzinach gry bardzo ciężko jest dotrzeć do odpowiedniego miejsca w menu, do którego chcecie dotrzeć. Bo tam jest dużo bardzo specyficznych rzeczy i mm -hmm. trzeba, ja się muszę zatrzymać nad klawiaturą. Może to jest mój jakiś to, intelektualny no, brak. Może sobie nie, powiemy, nie, bo nie, ja też nie, mam. Jest, mm -hmm. e, tak, ale też mam. zapytałeś mi pytanie, mm -hmm. ja nie, nie, Jeszcze dokończę, więc, więc y, skarżę Każdą kolejną godziną czułem się lepiej w tym świecie, każda kolejna planeta była ciekawsza, zadania, które są w głównej linii fabularnej są ciekawe, co jest dla Bethesdy nietypowe. Ale no, kurde, ja się całkowicie z rokiem zgodzę. Wiecie, że całkowicie szczerze każda kolejna godzina w Starfieldzie sprawiała, że w Starfielda się grało przyjemniej? Może to jest związane z tym, że jak zakończyłem główną linię fabularną, to miałem wrażenie, że właśnie skończyłem pracę i tak sobie teraz całkowicie lajtowo klikam, ale to nadal nie jest coś takiego, że ta gra jest giga przyjemna. I to jest ten problem. Ta gra jest lepsza, bo się do niej przyzwyczajasz, zaczynasz ją rozumieć, bo ona jest właśnie, tak jak rok powiedział, siermiężna, ale ona wcale się nie staje jakaś dobra. Nie zrozumcie tego opacznie. On się staje lepszy, ale on się nie staje dobry. Ciekawe, to jest oczywiście kwestia gustu, ale są zajmujące, nie, nie, nie odrzucam ich, nie podchodzę do nich z brakiem sympatii. Ale oprócz tego zadanie dla frakcji poszczególnych są ciekawe, jakieś takie dodatkowe poboczne wątki zainteresowały mnie. No i oczywiście łażenie po tym świecie jest wciągające. Nawet te proceduralnie generowane miejsca potrafią dostarczyć sporo niespodzianek. Więc jestem pod. Po, jestem, jestem pozytywnie zaskoczony. Jak mówi, nie szykowałem się, że to aż tak mnie zainteresuje, że aż tak mnie. W, Ciągnie. Raczej byłem nastawiony tak z pewnymi wątpliwościami, bo wychodziłem z założenia, że to Todd Howard i Bethesda to może się różnie potoczyć, ale jestem, jestem pozytywnie. To jest, to, gra zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie po tych 30 paru godzinach. Początek o, był kurwa. ciężki, ale, uh -huh. ale potem. tak. No ciekawe, dla mnie ten początek był bardzo zachęcający. Mi się przede wszystkim podobało, tak jak ta gra. Ta wygląda, panowie, całkowicie jak na rzmi, odwrót. To nie tylko muzyka, która jest niewiarygodnie dobra. Jezu Borys, naprawdę. Muzyka w Starfieldzie jest niewiarygodnie, dobra. Przecież tej muzyki nie ma, przecież tej muzyki nawet w Outrosie nie ma. Tej muzyki w menu nie ma, tej muzyki w tworzeniu postaci nie ma. Ta muzyka rzadko kiedy się w walce pojawia. Walka z Last Bossem ma taką generyczną muzykę, jakby była wyjęta z jakiegoś epidemic Soundsa. No nie, no to może właśnie Borys lubi ciszę. Ale yy, nie zgadzam się z tym totalnie. Ktoś mówił, że obczają OSTK Starfield'a na YouTubie i faktycznie, że jest dobry, tylko problem jest taki, że tych kawałków w ogóle w grze nie słychać. No, no nie, to, to, to się nie ten. OS, a to sobie z, z, po, po, porozmawiamy jeszcze, jeszcze później, ale to, to jak na przykład postacie brzmią? Bo to jak wyglądają, to trochę jest gorzej, fatal <grymne> nie wyglądają. Ale to jak brzmią postacie, jak brzmi broń, jakie są wszystkie dźwięki e, Bart. Jezu, no nie, no nie ma Bata. Stuprocentowo się nie zgadzam. Tu wszystko brzmi tragicznie. Nie, 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 no widzowie, full się nie zgadzam. Full się nie zgadzam. Tak, zacznijmy od dźwięków broni. One nie są jakieś giga dobre. Jaka gra ma giga dobre dźwięki broni? Kurwa, Tarkov, Doom. To są gry, w których jak strzelasz, to czujesz, że strzelasz, nie? Co, ja nie gram w FPS-y, jest ciężko, co, ale no z tego co wiem, na przykład Tarkov ma dźwięki celowo nagrywane w, na poligonach, no nie? Kurwa, Valorant CS, no, no nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Cyberpunk. Kurwa, nie wiem. No nie no, Doom i Tarkov, to były pierwsze gry, które mi przyszły do głowy i tutaj w ogóle nie ma podjazdu. To jak postacie brzmiał, to też się nie zgadzam, ponieważ te postacie są nagrane w sposób gigatani. I ktoś powiedział, nie pamiętam czyja to była recka, ale ktoś powiedział, że postacie brzmią w teatralny sposób. Teatralny sposób to brzmi o postacie w Baldur's Gate. W teatralny sposób to brzmi Orin z Baldur's Gate i to brzmi e, Astarion. To są teatralne głosy. I kurwa, no, no nie, no nie ma bata. To, to jest to, co to, to jest bzdura w chuj. To, co mówi teraz, Borys, ja się z tym całkowicie nie zgadzam. I zarówno i postacie, i dźwięki, i muzyka, to i moim zdaniem to jest jeden z najgorszych elementów tej gry. Ale problem jest taki, że ta gra ma dużo najgorszych elementów. Bardzo ciekawie to zrobione. Ja jestem fanem, proszę Państwa, gier Bethesda. Nie ja też! Um, Fallout czy, czy nie wiem, Skyrim czy cokolwiek innego. Tylko 76 chyba mi nie, nie podeszła, bo to... nie Fallout 4 nie podszedł. Dziwny nie? twór. Um, ale ja e, raczej... Zaskoczyło mnie parę rzeczy, bo rzeczywiście nie podoba mi się to, że mamy kolejną grę, która jest trochę, obiecują nam twórcy trochę inne rzeczy niż dostają, bo nam na No z w kosmosie to, to jest to chyba jest... najgorsze, nie? Nie wiem w czym, w czym się, może w jakości grafiki, Borys ale... mówi, że Fallout 4 jest wybitną grą. Nie, nie wierzę w to. To nie ma pato, że tak mówi. Nikt, nikt nie mówi, że Fallout 4 jest wybitny. Objawia ten nowy silnik, ale to jak popatrzę sobie z boku, pograłem sobie te prawie 20 godzin, to wydaje mi się, że to jest tylko ulepszony, ten stary i tam niewiele się zmieniło. Dalej jest bardzo dużo loadingów, dalej są jakieś głupoty. Generalnie jest problem taki, że w Starfieldzie od razu widać, że to jest grabe Testy. I widać, że to jest ten sam silnik, ponieważ on ma te same problemy. Tam, tam nawet w ogóle czekanie yy, postaci albo spanie wygląda tak samo. Ten problem ze snappingiem, problem z odtabowaniem. Dlaczego tej gry nie można odpalić w pełnym oknie z mniejszą rozdzielczością? Bo to jest silnik betesdy, który nie jest w stanie tego wykonać po prostu. Dlatego jak masz monitor 2K, odpalisz grę w full HD, to musisz grać w oknie. Ale to też o tyle dobrze, że chociaż dali radę ogarnąć to okno, no nie? E, to jest nowość w grach betesdy. Ale ta gra ma dokładnie te same problemy, które miała każda poprzednia gra Bethesda. Ten silnik jest do wyjebania totalnie. Ten silnik jest do wypierdolenia. Dalej te postacie wyglądają straszliwie. Dalej ten widok z trzeciej kamery i nasza postać to jest coś takiego, co bardzo wygląda chałupniczo, mhm. więc nie, nie podoba mi się bardzo to, jak, jak na, nie, nie wiem po co to było zrobione. Znaczy ja wiem, żeby wy... wy, wy wzbudzić ogromny hype, i, hmm. ale nie wiem, czy koszt, czy nie będzie trochę kosztu z tego, bo chciałem powiedzieć, że może będzie większy koszt, ale nie, to jest jednak... Przechajpowane gry raczej nie odbierają kary, po prostu... Hmm. Hmm, Przechajpowałeś grę, to znaczy, że w preorderze dużo sprzedasz tyle. To jest jakby, to jest jedyny... No to jest smutne, n, jedyny, ale tak jest, no. Jedyny koszt. Gracze bardzo mało wniosków wyciągają z tych gier i z tych yy... I to jest full advertising, no nie? To jest przekłamana reklama. Ale po tych 20 godzinach jestem bardzo zadowolony z tej gry. Znaczy, to, jaką mi daje satysfakcję, zaraz sobie to rozdzielimy na konkretne rzeczy, jak To jest do mnie zagra, nie. To jest rzeczywiście coś, co mi się bardzo podoba. Mhm. Kurde. Dobrze, to... No i kurwa, i ja mam nadzieję, że te myśli zostaną rozwinięte i jak na razie to jest tak rzucone na wiatr. Ale wiecie, że ja nienawidzę argumentowania. Mi się podoba, mi daje satysfakcję, kurwa. No nie, no to są produkty, to są influencerzy, to są osoby medialne, to są osoby długo grające w grę. Uważam, że powinni się wypowiadać o wiele bardziej rzeczowo, nie? To, Ale to zobaczymy, o, może to, tak to, będzie. To, czyli, czyli mamy ten wstęp obgadany, tak. Ja jakoś tak mam wrażenie, że trochę niespójnie opowiadamy tą historię, ale to jest Możliwe. moja wina, bo ja nie chciałbym wybiegać za bardzo poza plan, mm. który ułożyłeś sobie dla, dla, dla naszej opowieści. To pogadajmy teraz o grafice i optymalizacji. Oh, oh. O! Oh, bo to jest. ja nie wiem, czy ja bym chciał o fabule rozmawiać, bo po pierwsze spoilery, bo nie, nie, nie za dużo tej fabuły chyba nie zrobiliśmy. Znaczy ja nie to czuję, nadzieję, że, że mm. jestem na jakimś samouczku, bo w ogóle nie ruszyłem tego... Kurwa, Borys jeszcze nie wie? i mu się wydaje, że nic nie ruszył fabuły, bo pewnie chodzi, i kurwa zbiera te kamienie. To się kurwa zdziwi. Jak w eksperymencie się okaże, że zebra ostatni kamień i się kończy gra kurwa. Elo. Tego, te, tej głównej osi fabularnej i po prostu dużo, tam jest bardzo dużo kontentu do robienia. Mm -hmm. I to jest coś e, fajnego. I tak, grafika jest na maksa nierówna, znaczy mamy przepiękne obiekty, to jak wyglądają modele, jak wygląda. Strój naszego bohatera, mm -hmm. to jak wyglądają poszczególne rzeczy, to statki. To jest pierwsza liga, totalnie. Ale jak popatrzymy sobie na twarze czy modele ludzkie, to jest to dramat. Znaczy te twarze są fatalne. Nie wiem, tu już się przyzwyczaiłem, już mi to nie przeszkadza, ale tak przez pierwsze kilka godzin mówię, co tu się jak, to, to jeszcze do tego tworzy się kontrast bardzo duży. Że kiedy my sobie wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, gdzie tam są, nie wiem, są takie jednostki medyczne, gdzie masz pełno komputerów, pełno jakichś urządzeń, to naprawdę jest pełno notatek na, na ścianach. Wszystko to jest z bardzo takim dużym detalem zrobione, i nagle z kimś gadać, tak o, Dziękuję. Andromeda, to było, ja w ogóle, to ja miałem to samo stwierdzenie, że to, to, jest, to jest Andromeda, to jest uwaga, nie? że świat, zwłaszcza gdzieś tam we wnętrzach. I jest bardzo wiarygodny graficznie. Natomiast ja czas. Nie mogłem się pozbyć wrażenia, jakbym. jakbym gadając. Kurwa, ale wiecie co? A chuj, też się nie zgodzę. Ten świat jest ok. Ten świat jest poprawny. Ten świat byłby ok 5 lat temu, kurwa. Wiecie, jaka gra wyznaczyła całkowity nowy standard, jeśli chodzi o budowę wnętrz i architekturę pomieszczeń? No, dawajcie, czat. Jest jedna taka gra, mogę Wam podpowiedzieć, z tego roku, która postawiła poprzeczkę tak wysoko, że dla mnie to jest całkowity Dead Island, Dead Island 2. Nie ma gry, która ma lepiej zagospodarowane przestrzenie wewnątrz budynków i architekturę kurwa pokoi. Nie ma. Nie mam pojęcia, kto przy tym siedział przy Dead Islandzie, ale ja pierdolę Dead Island 2, pod tym względem to jest, to jest arcydzieło, naprawdę. To jak wyglądają pokoje wewnątrz, to jaki tam jest detal, to jak tam są poukładane rzeczy, o chuj. No, no naprawdę, to jest całkowite, ale to całkowite arcydzieło. I Starlinkowi do tego bardzo dużo brakuje. Bardzo, ale to bardzo dużo. Więc ja bym nie powiedział, że jest świetne, jak dla mnie jest, jest ok. Ja, ja, bym powiedział, że serce całkowicie szczerze, nie jest na tyle źle, żeby to zjebać, ale nie jest na tyle dobrze, żeby to chwalić. Kurwa, ja widziałem Starlink, no dobra, Star Kurwa, no, nie podawajmy jako pozytywów rzeczy, które nie wychodzą poza skalę, które nie są lepsze niż przeciętne, które, które, które są po prostu przeciętne. Podawajmy te rzeczy, które błyszczą. I kurwa to nie błyszczy w Starfieldzie, to jest ok. Z, z postaciami. Jakbym gadał z robotem, na którego ktoś gumę naciągnął, żeby udawał człowieka. To jest, wiesz? Tak. Czab, to jest, jest ten kontrast. GPT, udawaj emocje. To jest, <śm> to jest takie, że twarz robi jedno, oczy robią drugie. To, jest, tak jest. to jakby losowanie się robiło Nie no, aż tak losło. źle to nie jest. Jest, jest, jest fatalnie. Te, te twarze i te, to wszystko jest takie bardzo, bardzo, bardzo gumowe. Wspomniałeś o paru rzeczach tam. Wspomniałeś o tym hajpie, że przehajpowane jest to, że mhm. nie do końca dostaliśmy to, co nam, nam obiecywano wydaje mi się, że, że jakby, jeżeli chodzi w ogóle o BTSD, ja też nie mam takiego poczucia, że ja oczekiwałem na przykład nowego silnika, mimo tych de deklaracji. Ja raczej spodziewałem się, że to, co dostanę, to dostałem. Tutaj w ty w tym, na, tym, na tym jakby elemencie nie dałem się przehajpować. Znaczy ta gra wygląda dokładnie tak, jak się spodziewałem wizualnie, natomiast jest parę rzeczy, które, które mnie zaskoczyły negatywnie. Na przykład te loadingi, o których wspomniałeś. Że one Ej, kurwa, ale, ale to jest takie giga dziwne, bo dużo osób mówi o tych loadingach, i ja nieironicznie uważam, że loadingi to jest najmniejszy problem tej gry. Serio. Kurwa, te loadingi były, te loadingi one trwają dwie sekundy. Jasne, są problemy, gdzie skaczesz kurwa 5 planet dalej i przychodzisz przez 16 loadingów. Był taki moment na streamie. 16 albo 14 loadingów z rzędu przeszedłem, ale mi to w ogóle nie przeszkadza. Bonkol słuszna uwaga, podczas loadingu nie widać gry i to jest na plus. Nie, ale serio, tak jakby. Ja, ja, ja to mówiłem przy poprzedniej recenzji, bo o tych, loading, o tych loadingach gada każdy. Loadingi w. Ja wolę mieć grę, która jest dobra, ale co jakiś czas musi się wczytać, niż gra, która na siłę udaje, że nie ma loadingów i jakoś proceduralnie się doczytuje i wychodzi z tego jedno wielkie gówno. Nie, nie jestem ogromnym fanem loadingów, nie o to mi chodzi. Są gry, w których loadingi całkowicie rujnują jej odbiór, jak na przykład Diablo 2 Resurrected, ale problem Starfielda. Nie jest w ogóle połączony z loadingami. W ogóle. To jest coś, co można zaznaczyć, ale mi się wydaje, że po prostu dużo osób mówi o tym, bo to jest łatwa rzecz do zwrócenia uwagi i to jest łatwy minus do wypunktowania. I nie mówię, że to robi teraz rok albo Borys, ale dużo tych recenzentów to naznaczyło jako minus, żeby mieć odhaczoną czeglistę. Dobra, powiedziałem coś o minusach, nie? No się przydarzają i to jest do zaak zaakceptowania, bo świat jest ogromny, natomiast one przydarzają się między dwoma lokacjami, które są super małe. Na przykład, I, i dostajecie loading. Kosmos to jest zbiór instancji, to znaczy przeskok tak. między jedną planetą a drugą, to się wprowadza do, do loading screenu. W ogóle jakby poruszasz się w tej przestrzeni, tylko w bardzo określonych miejscach i w bardzo zamkniętych. To, to ten kosmos jest zamkniętymi obszarami. I, i to, to mnie. To jest błąd. Kosmos nie jest obszarem. Planety są, ale kosmos nie jest w ogóle instancją. Tam kurwa nic nie ma. Tam jest 2D mapa wrzucona, w tyle i tyle. Nawet tak, ta przestrzeń i... kosmiczna nie istnieje. No. Istnieje jako Dokładnie. po prostu lokacje małe, gdzie możesz sobie no. gadać z innymi statkami albo strzelać i, i, i tyle. Właściwie to jest trochę symulator y, szybkiej podróży. Mhm. No i zwłaszcza jeżeli masz przeskoczyć do jakiegoś, do jakiegoś odległego systemu, to w zasadzie przeskakujesz dwa albo trzy razy i za każdym razem wiesz między jednym. No. Kurwa, nie no, ja jestem dumny. Te same rzeczy zostały zauważone. Prawi kurwa dłowo. Tak ma być. Rok to jest sopieludolog roku. Masz loading, wybierasz nową lokację, loading, nową lokację i loading. Jakby ten kosmos... I tak sobie myślę, na no Boga, ja, ja wiem, że oni mają już tam wypracowany ten system, że to, to musi tak działać przy tej technologii, którą wykorzystują, ale to zamiast tych cholernych loadingów w tym kosmosie, to przecież wystarczyłaby jakaś tam animacja tej podróży, w tym ten statek, wiesz, za każdym razem jak wykorzystasz... Wystarczyłoby nie zmuszanie ludzi do robienia kurwa przeskoku cztery planety dalej, planeta po planecie. Wykorzystujemy ten napęd, no to się rozświetla, tam taki jakiś, wlatujemy w jakąś dziurę. No niech tą, ten statek poleci tą dziurą, niech ten loading screen będzie trochę ukryty, żeby nadać temu kosmosowi jakiejś wiarygodności. Nie? I oczywiście, tak? że mamy wyobraźnię i wykorzystujemy tę wyobraźnie, że no, okej, okay, no jest ten loading, ja zamykam oczy mentalnie, że, tak, że tego niby nie ma, ale, ale jest, jest to. I, i, no i bardzo często jest tak, że po prostu przemieszczając się z miejsca na. Kurde, a to jest wyobraźnia, to też jest w ogóle bardzo ciekawy wątek do poruszenia. Ja o tym gadałem ostatnio na streamie i wiecie co? Gry komputerowe nie są czymś, co powinno być poddane waszej wyobraźni. Nie są! Gry komputerowe w 100% waszych odczuć jesteście w stanie odebrać. Tutaj wasze wszystkie. Jak to się nazywa? Wzrok, słuch, yy, jaką jak to ma nazwę? Wasze wszystkie zmysły działają przy grach komputerowych. To nie jest książka, że masz tekst, czytasz go i to sobie wyobrażasz. Grę widzisz. Grę słyszysz i grę czujesz po gameplayu. Gry komputerowe, i dlatego na przykład, jak oglądaliśmy ten materiał Roya, gdzie zrobił te buildy, ja się, ja się wtedy śmiałem właśnie z tego, że Roya, pomimo tego, że gra tak długo, nadal gra w taki dziecinny sposób, gdzie potrafi sobie dodać dodatkową narrację. Że teraz gram tajnym wojownikiem ninja, hakerem, akrobatą, skurwysynem, nie? Ale ja tego nie potrafię zrobić. Gra. Grę jesteś w stanie w 100% przekazać w taki sposób, jak ktoś ma ją odebrać. Wiadomo, że jest część fabularna, która będzie podlegała interpretacji, na którą już oddziaływuje fabuła, ale główny kor gry i główny korzej to jest to, co 100% jesteś w stanie przekazać swojemu graczowi. Wyobraźnia nie powinna pracować przy grach komputerowych. To nie są lata 90. gdzie w grze Pojawia się problem przekazania graficznego tego, co autor miał na myśli. To już nie są widzowie te czasy. W gry. Są w stanie ci zawsze przekazać to, co chcą ci przekazać. Na miejsce musicie kilka takich loadingów zobaczyć, bo tam jakieś okoliczności są, są dodatkowe. Więc, Zmieni no. Zmieniliśmy tam. No, no tak, to jest giga dobry. To tak jakbyś grał w FIFA i sobie wyobrażasz, że grasz w RPGA. No bo robisz sobie tam piłkarzyka, jego cały czas ulepszasz, przychodzisz do lepszych klubów. Nie w FIFA się kurwa kupuje jakieś buty, zmienia się ciuchy, dzięki czemu dostajesz więcej punktów na gracza i sobie wyobrażasz, no, no nie, no, no FIFA nie jest rpg em Nie możesz dodać dodatkowej narracji do FIFA, czy FIFA jest RPG-iem. Wiadomo, w abstrakcyjny sposób możesz, nie? Ale no kurwa, nikt nie będzie wiecie, z chuja mąki telepał. Eksploracje kosmosu, to latanie to jest po prostu proteza takiej szybkiej podróży, minigierki. Jest to oczywiście fajne, bo ja lubię jak jest zróżnicowany gameplay w grach i cieszę się, że to tam jest, ale trochę ja pamiętam jak obejrzeliśmy tą długą um, z um, E3 byłego, prezentację Starfielda, to mieliśmy takie wrażenie, że to będzie No Man's Sky. Nie, absolutnie. To jest po prostu, znaczy, jeżeli popatrzymy na papierze, to Starfield oczywiście tam jest najwięcej obszarów, największa mapa Bethesda ever, ale ona jest rozczłonkowana na setki mm. planet. Nie wierzę, że mapa Starfielda jest większa od Daggerfalla i to jest takie komiczne porównanie, porównując mapę Daggerfalla z 96 do mapy Starfielda. Wiecie dlaczego? Bo oni się znowu wypierdolili na tym samym. Próbowali stworzyć wielki świat, w którym nic nie ma, ale niemożliwe, że... Choć kurwa. Z drugiej strony przecież na tych planetach totalnie nic nie ma, to są pustkowia fest, ale... Daggerfallu było dokładnie to samo. Planet... I nie czujesz, że to jest coś... Coś tak, takiego fascynującego. Tak, tak, tak. Tylko cały czas w tym doświadczeniu przeszkadza ci to. Um, ta, ta szybka podróż ba, nasz, no nie wiem, czy to jest na szczęście. Ej, ale wiecie, co jest widzowie mega fajne. Teraz wychodziły same takie gry, do których ja mam naprawdę bardzo dużo odniesienia. I to jest tak: wychodziło diablo, cały czas gadałem o Diablo 2 i OPOE. Wycho wyszedł teraz Starfield, cały czas gadam o Dagger Jeszcze musi wyjść coś od Obsidianu, co będę cały czas porównywał do Kotora. I mamy wielką trójkę z gier ze streama, zebraną w premierach tego roku. O czym czat ja jeszcze bardzo często gadam w grach komputerowych. Jeszcze jakiś. Ta, Baldur i Neverwinter, bez kitu i wiecie, czego jeszcze brakuje? Jakiegoś MMO-sa, żebym mógł o Wowie gadać. I są slajka. -like I mamy wszystko, widzowie. Mamy wszystko. Neverwinter, ale to, to jest, giga dobry, to, to, po prostu, ja teraz wstrzeliłem się jak w dziesiątkę, bo wychodzą gry na podstawie gier, którymi ja byłem strasznie zainteresowany, na podstawie gier, które uwielbiam. Elden Ring to były solsy, dokładnie, Lordsy to są solsy bez a jeszcze MMOsa, ale wychodzi ten, wychodzi Lies to... of Pi, dokładnie, które jest z Soulsami, a zaraz jeszcze na horyzoncie się pojawi Ashes of Creation, gdzie kurwa, ile ja mam godzin w WoWie, nie? To jest po po prostu niesamowite, że wychodzą takie tytuły teraz, które są związane z tytułami, w których ja mam największą ilość godzin. Ja się tak tym cieszę, to, to jest darmowy content, nie? Szczęście, bo, bo, bo można przez to czuć się trochę oszukanym. W pewnym momencie to ja już używam szybkiej podróży po prostu z tylko z planety, nie muszę dochodzić tak, do zamku. Tak, ja to, tylko ja to dra... samo robiłem. No, zamiast przejść 500 metrów z jakiegoś punktu do, do tego, do statku, to używałem szybkiej podróży. Ile mam godzin w owej? Kilka tysięcy na 100%. <laughs> ja to tak zawsze śmieszy. ja Zawsze o tym mówię, ale ja o tym mówię widzowie bardzo ironicznie, no nie? Bo w Wowie jest ciężko zmierzyć skilla. Ale Wizu, możesz od. Kurwa heroesów jeszcze brakuje. Gadasz z zdobywcą drugiego miejsca speedrunowania Samuela Plateau na dodatku The Burning Crusade Classic. Opie. Możesz tego nie wiedzieć. <laughs> Ale to jest gigabajka akurat. Od razu jestem gdzieś. Ale jak ktoś mnie zapyta, czy mam jakieś osiągnięcia w Wowie, to kurwa widzowie mam. Szybka podróż, jestem na. A, no i jeszcze y, przegrałem wyścig po tego, po Realm Fersanax Ramasu z jedną z najlepszych gildii na świecie, nie? Więc to też się widzowie liczy. Y, nie wygrałem, ale przegrałem, ale przegrałem kurwa z topową gildią na świecie, nie? Z taką tam, nie wiem, top 3 kurwa. To, to też ważne, nie? Jak przegrywać to z najlepszymi. I to o to, nie wiem, o 30 sekund dosłownie? Ale jest. Widzowie jakiś jest, nie? Na, drugim, na drugiej planecie widać, że nie mhm. było na to pomysłu. to no, jest. No, no. To nie jest jakiś wielki problem. Mhm, to prawda. To jest takie, że e, trochę. To jest e, rozżalenie wynikające z obietnic. Wiesz co, nawet Raczej po, u, u po, raz, po raz kolejny, tak, tak, można to tak nazywać, ja tego nie identyfikuję w ten sposób. To jest ogólne rozżalenie na temat podejścia Bethesdy do, do rzeczy, które mogliby usprawnić, a z jakąś ogromną determinacją nie usprawniają. To znaczy nie szukają nowych rozwiązań, tylko stosują już od wielu, wielu lat te same. To znaczy, krótko mówiąc, ta gra się rozrosła w porównaniu na do Skyrima, ale rozrosła się w ten sposób, że... To nie jest tak, że ten świat się powiększył, tylko dodali więcej pudełek do tej jednej wielkiej, uh -huh. do, do, do wielkiej szafy. No. To się składa. Po prostu więcej osób, ale rok więcej, dobry zrobili porównanie ma, daje. więcej zrobili lokacji, ale to jest ciągle to samo przechodzenie z, z miejsca na miejsce i to, i to się nie, nie trzyma. Tak, Nawet nie z... próbowali udawać, że tam gdzieś między tym jest jakaś, jakieś przejście, że jest. Ale rok na równa więc... ja się. Ja się czułem, że trochę to jest tak, że ej. Y Wiecie co, bo to się, to się nadal bierze z nieświadomości graczy. Ludziom się wydaje, że duże mapy są fajne. Duże mapy nie są fajne. Jakie gry mają najlepsze mapy ever zrobione? No to zaczynamy. Gothic, Dark Soulsy, Stary Zeldy. To są świetnie zrobione mapy. Baldur's Gate ma świetnie zrobioną mapę trójka, to prawda. I wizowie i to nie są duże mapy. To nie są duże mapy. W mapie nie chodzi o to, żeby była wielka i zrobiona z 30 przeklejonych tych samych segmentów. Tylko chodzi o to, żeby była odpowiednio zagęszczona. Kotor, świetna mapa. W sensie, dam wam takiego lifehacka. Nieważne o czym mówię, jak się coś pytam o gry, piszecie Kotor i ja się na 100% zgodzę. WoW, WoW ma świetną mapę. Dokładnie. Kingdom.com, genialna mapa. To prawda, i to nie są duże mapy. Jak mamy tą mapę, że oni tak mogli zrobić, że mamy tą mapę w, w Skyrimie, to tam, gdzie Jaskinie, to będą planety. I to jest taki, tak. i takie mam poczucie, że to jest takie trochę. nakombinowane. Dla mnie największym problemem w mapach w Starfieldzie jest to, że tutaj przylatujesz na planetę, przylatujesz do miasta i ty kurwa lądujesz w mieście. I ty nie możesz wyjść z tego miasta, i to miasto nie ma jakiegoś biomu wokół siebie, które jest obszarem, który ty też musisz RPGowo wyeksplorować. To jest tak, jak w Gotiku masz stary obóz, i obszar wokół starego obozu jest na przykład taki dobry na początek gry, no nie? A gdzieś tam będziesz szedł w obóz na bagnie, tu już się pojawiają jakieś jaszczury, pojawia się przejście na cmentarzysta orków, i oto wizowie wchodzi w mapach. Kotor ma. Pięć planet, czy siedem planet, zależy jak je liczycie, nie? Czyli czy się te wszystkie, ale załóżmy: Kotor ma 5 planet, no nie? I w Kotorze każda planeta jest zupełnie innym biomem. Masz Tatooine, które jest pustynne, masz Kaszy, które jest dżungliste, masz Dantuin, które jest trawiaste i macie daje, masz Korriban, które jest y jaskiniowe i macie tam Esitów. Masz Taris, który jest nowoczesnym miastem ze slamsami. I masz manan, który jest planetą typowo podwodną. I każda ta mapa działa w taki sposób, że przylatujesz na daną planetę, masz duże miasto w tej planecie, a wokół masz planszę i cały biom związany z eksploracją tej mapy. Ja nie rozumiem, dlaczego Starfield nie działa w taki sposób. Bo tu przylatujesz na planetę i na planecie masz tak. Albo A miasto, albo B pustkowie każde inne. Tak, jakby to żadne miasto w Starfieldzie nie jest zahaczone jakoś fabularnie, gameplayowo z całym obszarem wokół niego, z planetą wokół niego. To jest tragedia. Widzowie, to jest tragedia. No, wyobraźcie sobie, że gameplay w Gotika wygląda tak, że zaczynasz w Gotiku, no nie? Masz ten obszar tej wymiany handlowej, i on jest ucięty tam na tej bramie. I nagle masz Quick Travel do, do starego obozu, i chodzisz, gadać z ludźmi ze starego obozu, i nagle masz kolejny Quick Travel w, to takie, w tą miejscówkę pomiędzy na przykład e, starym obozem a nowym obozem, gdzie Cavalrym sprzedaje strzały, i masz tam zamknięty taki teren, po którym możesz chodzić, i potem jak chcesz pójść na bagno, to się tepasz na bagno. Czy ta gra miałaby taki odbiór? Czy ta gra byłaby wtedy tak dobra? Nie! Oczywiście, że kurwa nie. I to jest gigaważne w grach. W grze musisz mieć poczucie, że jesteś częścią większego świata. Że ten świat został skonstruowany i to ty w nim uczestniczysz. A Starfield ci w ogóle nie daje tego poczucia. Czuję, że można byłoby to um, lepiej, lepiej zrobić. Nie wiem, jak uprościć menu. To pierwsze. Nawet nie ma. Dostęp do listy misji w tej grze się przeklikać. To nie jest tak, że masz misję, nie, musisz już otworzyć mapę i tam dopiero masz misję. To no jest nie, w ogóle dla mnie. Zaraz, zaraz ci powiem. To jest, to już jest, jako że doświadczyłem tych wszystkich możliwych. Po pierwsze tak. To jest, to jest, żeby już sprawa była jasna. To jest, ja mówimy o tej technologii. To technologia, to jest, to jest. Nawet nie muzealna, ale wręcz to jest, to jest mauzoleum, więc technologiczne to, z czym mamy do czynienia. Interfejs jest straszny. Co prawda. Jezu, jak kurwa, rok jak ostro z tym w ogóle, jakie daje fajne porównania. Ja, ja, ja mam całkowicie wrażenie, jakbym oglądał inną osobę. Nie ma, wam się tak nie wydaje? Rok na S się jest dzisiaj, nie? Rok chyba wstał do tego podcastu na takiej ludologicznej S się. Da, te rzeczy, do których Są, można znaleźć skróty. Tam w mapowaniu klewi

Aha, o Jezu, to ci współczuję. to nie Tam super się, się gra na padzie. Znaczy, super, to rozumiem, zaraz że gameplayowo jest fajnie, ale uh -huh. interfejs musi być katastrofalny. Ja mogę przejść od razu do ekranu misji, mogę od razu przejść do, 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 do statku, ale też jest tak, że wiesz, żeby, już mam zapamiętane skróty, żeby przejść do statku i zarządzać załogą, to muszę nacisnąć sobie H, potem C. Nawet nie patrzę, co się dzieje na ekranie, po prostu już mam takie makra zapamiętane, że chcę wejść tutaj i robię tutaj. Nie? Wejście na mapę, wejście na misję, to w jakiś sposób można wykonać szybką podróż. No to to jest jakiś proces klikania kilku klawiszy, żeby przejść do, do odpowiedniego menu mhm. i uzyskać odpowiedni efekt i czasami, ja czasami się zagubię. Tak patrzę na tą klawiaturę i mówię, Boże, co ja chciałem teraz zrobić, co ja muszę nacisnąć w tym celu, więc Ale to, jest, to jest... naprawdę tam niewiele trzeba, bo wystarczy, hmm? tam gdzie jest, gdzie wciskasz klawisz menu, to tam masz cztery opcje. Wystarczyłoby, że więcej byłoby tych opcji. Ja nie chcę no wchodzić właśnie, do mapy. No. W ogóle mapa też ma ileś tam warstw i zawsze to jest trochę czekanie. To Jak długo wejdziesz trwa. za głęboko, to potem zanim z tego wyjdziesz, <laughs> się przeklikasz, to wyklikasz też, no. No, Więc no. Totalnie menu w tej grze hmm. jest spieprzone absolutnie. Znaczy, to tam zaorać to zrobić od nowa. Wątpię, I, żeby to się wydarzyło. Ja ale to jest. To jest jedno z moich ulubionych te powiedzeń te gęboty, w przypadku bo tej gry i Bethesdy, To jest tak, że gdyby zarząd, zarząd tej całej firmy się zebrał i powiedział: Słuchajcie, robimy konkurs na najgorsze możliwe rozwiązanie interfejsu, to nikt by nie wymyślił tak złego, jakim się udało tutaj zrobić. Wiesz, to jest, to jest tak chyba jest. cały czas spadek po tym starym silniku. To są rozwiązania, Dokładnie. które są Ale w... przygotowane pod konsolę. Alecie mieć to zrobione milion razy lepiej. Nie. Bo też pewnie. Oj, nie, było lepiej w ale interfejs Fallout'a 3 fallouta nie Vegas też leżał. Był lepszy, ale kurwa... No nie, może jestem odklejony czad, ale czy, czy interfejs falloutów? Kurwa o czwórce się nie wypowiadał, nie? nie? Wiem, fallouta 4 to wydaje się nie powinno Falloutem na takie kurwa szmata do podłogi. Był lepszy, ale czy on był. Czy był dobry interfejs fallouta, czad? Mi się totalnie nie wydaje, żeby był. Tam były te same problemy, bo one są związane z silnikiem, z jakiego oni korzystają. Nie, Mnie było, zobacz, mnieś- mieś... Tylko w Morumindzie i Oblivionie nie był zjebany. Chłopie, w Oblivionie, to w pewnym momencie musisz kliknąć na kompas, żeby w coś kurwa wejść i mi nie mów o zjebanych interfejsach. Wchodziłeś jakby w menu, czyli w tego pip Boya, mm. i tam sobie i tam miałeś ileś zakładek, tyle. Były tak. A tutaj Było musisz lepiej. chodzić w jedną i pewno Ale to trzecią. nadal nie to był dobry. W sensie, on fajnie wygląda wizualnie na pip Boju, ale właśnie przez to, że on był na siłę przypisany do pip Boya, on miał te same problemy właśnie ze snappingiem, miał te same problemy z właśnie na przykład kupowaniem amunicji do konkretnej strzelby z przerzucaniem itemów, to było bardzo dużo problemat problemów z tym, nie? Po prostu absurd trochę, no. Są Wiesz, wydaje dużo jest takich że... rzeczy w tej grze, które są bardzo nieintuicyjnie zrobione. Bardzo dużo. No. Wiesz co, ja mam takie poczucie, i nie mówię tutaj tego po to, żeby bronić Starfielda, bo żeśmy już obaj stwierdzili, że się dobrze bawimy, niezależnie od tych tak, rzeczy. Tak, mimo, mimo że absolutnie. interfejs bardzo nam przeszkadza w tym, to jest jakby dużo rzeczy przeszkadza w tym, żeby się w pełni cieszyć tą grą. i ale mam takie poczucie, że to jest jakaś pierwsza warstwa, została zaprojektowana tego interfejsu pierwotnie i potem razem z nowymi możliwościami gameplayowymi pojawiały się kolejne warstwy interfejsu i nikt nie próbował tego optymalizować, tylko po prostu dokładali kolejną warstwę, kolejną, kolejną, kolejną i teraz przechodząc z menu do menu, to po prostu masz wrażenie mhm. jakbyś kopał w piwnicy dołek albo wiesz, jakby to, to jest, to jest kit, bardzo jest. Jest to źle zrobione. Szczęśliwie na PC-tach podejrzewam, że moderzy będą mieli pole do popisu, jeżeli chodzi o interfejs, bo to można usprawnić. Naprawdę nie trzeba jakoś wyjątkowo. Tak I myślę, że też Bethesda, robiąc ten interfejs, stanęli przed takim pytaniem. Ej, poprawiamy to, bo wiadomo, że jest do chrzanu. I ja to to powiedział, nic nie, no zrobią, to tydzień po że będzie gotowy interfejs zadygują. i pewnie będzie. No, ale ja już dzisiaj jest... sobie poszukam. To to jednak stawiam, że ich e, główni klienci to ludzie, którzy grają na konsolach, więc jeszcze te no mody tak, być może no ten będą, ale dla, dla konsolowych graczy ten interfejs jest jeszcze gorszym doświadczeniem. Nie, znaczy, nie, nie, nie uważam, znaczy, to jest yy, nieintuicyjne, ale też to nie jest takie, że nie, nie da się grać. No, ja już się przyzwyczaiłem, już szybko to przeklikuję, gram tylko na padzie, żeby nie było wątpliwości. Wracamy do tej, do tej grafiki. Hmm. Chciałbym bardzo pochwalić oświetlenie e, lokacji. E, to, jak jest przemyślane, to zresztą oni obiecywali, że to będzie tam kinowe oświetlenie, i rzeczywiście jest tutaj. Tutaj to się spra yy, sprawdziło. Bardzo precyzyjne rozstawienie źródeł światła, ustawianie kolorów, cieni. Je ej, widzowie, nie. Nie. No, ja się całkowicie kurwa nie zgadzam. Naprawdę. Tu nie ma żadnych kinowych świateł. Była ostatnia gra, w której mega pochwaliłem jakość oświetlenia i to było chyba Dead Island 2. I tam były naprawdę przypiękne kadry momentami, ale co ja jeszcze chwaliłem? Było jeszcze coś takiego. Tu w ogóle tu jest, tu tu prawie nie ma cieni, to też jest ten problem. Ale było, był chyba jeszcze taki jeden dobry tytuł, kurwa. Dota ma świetne oświetlenie teraz, to prawda, ale je, ja nie mam pojęcia, co porozgada. Ja totalnie nie mam pojęcia, o czym gada, Borys. To. Ja, ja, ja chcę to zobaczyć, nie? Serio, chcę to zobaczyć na. Kurwa Cyberpunk ma momentami fajne oświetlenie. Jak te neony się z yy, wizją tego kurwa mrocznego, z dystopijnego miasta zgrywają. To jest super. Ale kurwa w Starfieldzie bardzo dobrze wygląda ciemność w tej grze, co jest w grach rzadkością i yy, 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 nadaje to lokacjom. No, takie, jeżeli sobie przejrzę. Ej, jakie lokacje są ciemne w tej grze? Kurwa jaskinie, chyba i tyle. Niech minie fast. Chcę, ja chcę to na gameplayu zobaczyć. Nie wiem, czy Bory gada jakąś taką po prostu regułkę, ale ja chcę, ja chcę zobaczyć część gameplayu, która to potwierdza, bo już całkowicie się nie zgadzam. Dziękuję. Kurwa, Senua ma fajne oświetlenie, ale Starfield? my przez tam najważniejsze filmy science fiction w historii, to znajdziemy tam po prostu podobne oświetlenie w wielu miejscach, i to jest świetnie. Świetnie zrobione i ta gra potrafi. Nie ma wyglądać. Bata. Nie ma bataków. no niestety czasami są takie miejsca, ładnie, Nie. ładnie jaskinie wyglądają, których jest bardzo dużo i bardzo dużo zwiedzamy, przynajmniej jak ja gram teraz, że idziesz sobie i te tekstury takie ostre, wszystko takie fajnie, tam wiesz, to światło z latarki rozświetla ci ten korytarz, nagle patrzysz w górę, a tam jakiś taki głaz nieoteksturowany praktycznie, albo wygląda jakby po prostu był jakąś pozostałości stałością ze Skyrima, mmm, co to, co tu się dzieje? I dużo jest takich rzeczy, masz obok, masz jakieś no, na gmini, nie? i masz super ostre tekstury na skałach, a obok jakiś taki narość, coś takie, co wygląda. Ty, ale poczekajcie, może to jest ta kwestia, że ja nie mam 40-90, nie? I nie byłem w stanie zagrać w tą grę na ultra, ale... No nie. No, nie, nie ma, no kurwa, no nie wiem, to jest druga rzecz, z którą gada Borys, z którą się całkowicie nie zgadzam, i chcę zobaczyć jej potwierdzenie. Wygląda jakbyś po prostu przeniósł to żywcem z 94 roku, więc nierówno jest, ale jeżeli ktoś mówi mi, i słyszę dużo takiej opinii, że ten Starfield wygląda gorzej niż Fallout 4, to nie, absolutnie. Znaczy. Hmm. W większości przypadków i w, w, przez to, ile ja grałem, ta, wy, ta gra wygląda naprawdę dobrze. Miasta świetnie wyglądają, w szczególności nocą, ale to właśnie przez to, że tam ktoś... Po... Dobra, to jedno miasto neonowe, co wygląda jak cyberpunka, wygląda fajnie. Ale to jest kurwa jedno miasto, które fajnie wygląda. Pomyślał i odpowiednio zajął się światłami. Ponieważ... To jest kwestia tego, że ludzie mają problem z elementem odniesienia się i nie znają tytułów, które faktycznie są dobrze oświetlone, bo Starfield nie jest dobrze oświetlony. Ponieważ proszę Państwa, ja to mówiłem ostatnio na streamie, i też zapraszam Państwa na streama. Dzisiaj pewnie będziemy też o Starfieldzie rozmawiać i grać. Jeżeli w filmie. Myśli się, jak ma wyglądać scena, to w pierwszej kolejności myśli się o tym, jak ona ma być oświetlona, a nie jaki ma być obiektyw, kamera czy inne takie rzeczy. To światłem się generuje tą atmosferę, tą stylizację wizualną. To jest, tak ciekawe, to jest ciekawa rzecz, którą mówisz o tym świetle, bo ja mam skrajnie odmienną opinię na temat światła. O! I teraz zastanawiam się, czy wiesz, bo jest, jesteś na, na tyle jakby wiarygodny w tych swoich opowieściach, mhm. że ja muszę posprawdzać w opcjach graficznych, czy mi tam czegoś nie brakuje, bo ja mam. Tak samo się cjewnie światło dla mnie. S są trzy aspekty tego światła, które totalnie mnie wytrącają z równowagi. Po pierwsze, to jak są oświetlane twarze rozmówców. To jest tragedia. tragedii. Nie mówię o tym. Tragedia to dramat. No ale jest. Tak, Tam jakby... wszystko na równo, bez sensu to wygląda. No. Tak, w ogóle te twarze wyglądają jak obrazki, jak 2D. Nie? Jakby były, nie, 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 miało, nie mają żadnego głębi. Druga sprawa, kiedy jest ciemno, to jest ciemno i faktycznie można to uznać za zaletę. Natomiast latarka mnie oślepia. To znaczy, jest wtedy prześwietlona, ona jest za jasna. A, to dobrze. To ja już wiem, to ja powiem. Bo ja zmniejszyłem sobie jasność w grze, jasność gry, chyba na samym początku okay. taka była opcja. Mnie, zmniejszyłem sobie wizowie, pokażę wam coś wizowie. Ale ma zajebisty kontraści kurwa uroka. W chuj dobrze to wygląda. Giga dobre są cienie, fajne światło intensywne, nie? Kurwa jest super. Ty dawajcie jeszcze może jakieś luta pierdalniemy. Dawaj luta, pyk, apply. Ale mają teraz fajne światło wizowie jak 2022. z tego. Widzowie, jak z Blade Runnera teraz są oświetleni. Jest kurwa taki klimacik nowoczesnego noir, no nie? Jest dobry kontrast, ale potężne kolory. Ej w ogóle, czy, czy rok ma tam kurwa tilt w tle? Teraz na co zwróciłem uwagę. No nie, no jak zmieniamy coś dodatkowo w opcjach, by podbić, to nie można powiedzieć, że gra ma dobrą gamę, bo ja sobie zmieniłem gamę i sobie narzuciłem na to coś dodatkowego. No nie, no nie, no totalnie tak nie jest, nie? Więc Borys sobie gry podrasował. To jest tak, jakby powiedzieć, że Skyrim jest najładniejszą grą na świecie, bo na modach może wyglądać zajebiście, No nie. Bardziej niż ten, niż on standardowo Aha. polecał. Więc może też dlatego. No ale on powiedział mi, tam ustaw sobie tak, żeby coś tam, wiesz, jak zawsze są te ustawienia, hmm. ustaw, żeby to było widoczne, tam to nie było widoczne. I to sobie chyba trochę zmniejszyłem niż, niż standardowo. Więc może z tego to wynika, może no, ta gra. No kiedyś w jakiejś grze tak było, że była za jasna, tak jakaś gratka. No to przyjrzyj się temu jest. uważnie, bo ja miałem Aha. takie właśnie poczucie, że całe to oświetlenie, to ja lawiruję między tym, że jest prześwietlone albo niedoświetlone. Mhm. Tak skrajnie. Nie? Natomiast jak są już takie miejsca, które są dla mnie zadowalające, to być może przestałem na to zwracać uwagi, bo myślałem tylko i wyłącznie o świetle w tej, w tej konwencji tego prześwietlenia niedoświetlenia. Więc tutaj nie mam takich spostrzeżeń pozytywnych jak ty, mhm. ale po raz kolejny to nie zaburza mi wiarygodności tego świata. Do tego stopnia, żeby mnie to odrzucało, bo wiarygodność ja tego, tego świata, ja to, to jak to już dokładnie się ja przebijesz przez te problemy z interfejsami, przez, przez wygląd postaci, przez pewną naiwność historii, bo to jest, to jest, to jest pewnie standard. Nie burzy czwartej to, ściany, to dokładnie. W sensie, eksploracji... nie, nie, nie wydaje mi się, żeby to światło, w sensie to światło na pewno nie jest złe, ja nie zwróciłem na to w ogóle uwagi, ale to ono nie jest filmowe, ono stuprocentowo nie jest filmowe. Są gry z filmowym światłem, takie jak właśnie Sonua, uh, Dead Island miało bardzo dobre światło i Dead Island 2 i Starfield nie leży w gronie gier, które mają dobre światło. Zaczyna naprawdę dostarczać dobrych, dobrych wrażeń. Jedna rzecz, jedną rzecz chciałem Cię zapytać, nie wiem czy to jest już dobry moment, ale co jest w tej grze, co Ty lubisz robić najbardziej? Jaka, jaka, jaka rzecz jest, sprawia Ci najwięcej przyjemności? no Master... znaczy nie, przepraszam. E... Ja chciałem jeszcze o optymalizacji powiedzieć. Okej, no okej, okay, okay, to wrócimy do mojego tak, e... Optymalizacja, ja muszę przyznać, że jest Raczej średnio, ale źle nie jest. Optymalizacja i błędy, proszę Państwa. To jest ten moment, że zamkniemy Och. sobie grafikę tutaj. Um, optymalizacja jest taka, że ja mam um, Ryzena 73800X. Ja będę kontrowersyjny i powiem, że głównie mnie obchodzą, czy cienie są ładne, czy tekstury są dopracowane, że lokacje są dobrze zaplanowane bo to jak wyciąganie kukuryzy z gówna. Nikt nie czeka na duże tytuły dla takich detali, tylko liczą się inne rzeczy, a zwracanie uwagi na to, gdy reszta rzeczy leży kompletnie zbędna. Stuprocentowo się zgadzam z tobą. 3080 RTX i 32 GB ramu i na detalach wysokich mam 55-60 klatek yy, z okazjonalnym chrupnięciu praktycznie tylko. Ma 3090 i nie ma 60 klatek. To jest kurwa tragedia optymalizacyjna. 3080. 80 Nadal, sobie, to jest, jest tragedia. Co mam przy wchodzeniu do takich dużych obiektów jak miasta? Tak to chodzi gra bardzo... Najlepiej zoptymalizowana gra w tym roku, jaka wyszła, to był... Kurwa, ja... Ponownie o tym wspominam, ale co jest najlepsze? To, 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 to nie jest gra, która ja uważam za dobrą, ale to jest gra, która kilka rzeczy zrobiła giga dobrze. To jest Dead Island 2. Serio, to nie jest sponsorowany materiał. Dead Island 2 jest najlepiej zoptymalizowaną grą, jaką widziałem do tej pory. On jest genialnie zoptymalizowany. Szkoda, że gameplayowo się ale na no, optymalizacji, no nie można mu odmówić. Dobrze, niestety dwa razy mi się skraszowała, i... ale tak na początku samym, teraz już jest ok i chodzi stabilnie, więc Państwo muszą sobie sami ocenić, czy ta optymalizacja jest zła, czy dobra. Digital, Digital Fundry zrobiło materiał o tym, jak chodzi na Xboxie, no i tam jest solid 30 klatek, mhm. więc tam nic się nie, nie dzieje złego. Mam trochę Liczy, ale to też nie jest tak. Właściwie to najczęściej mi się zdarza, że mm, gliczują się przeciwnicy i mm -hmm. zaczynają tak si trząść się strasznie. Boże, mm -hmm. eee. że też czasami tak mają. Ciekawe, czy coś powiedzą I o AI. tyle. Jeżeli ktoś mówi, że to jest naj najlepiej do Wiecie co, my mamy taki moment teraz w gamingu, że musi jakiś totalnie ogromny stwór stwórca twórca. Zdropić materiał, który skurwi starfielda do zera i ludzie otworzą oczy i powiedzą ty faktycznie i nagle się zmieni narracja. Jak na razie dużo osób się wypowiada w taki ogólny sposób, bo nie do końca wie co powiedzieć. I mówi tak, trochę o plusach, tu trochę o minusach, ludzie się już boją mówić i nie chwalą jakoś nie wiadomo jak, ale zobaczycie, że za... za dwa tygodnie jakiś milionowy youtuber wyjebie takiego gigantycznego materiała o Starfieldzie, skurwi go tam do zera i się zmieni narracja, że Starfield to gówno. ...z najmniejszą ilością błędów gra no ja. Myślę, że mógłbym się zgodzić z tym. Nawet na, nawet na obecne standardy branży, mhm. no nie ma tak dużo błędów. Ale dochodzą mnie heh, i pewnie no wszystkie dookoła... No. Nie można powiedzieć, że gra nie jest zabagowana i AI wygląda tak, jak wygląda. Bo wszyscy gadają o tej grze, że sporo jest błędów w misjach. Ja jeszcze nie mogłem tego sprawdzić, bo za mało tych misji zrobiłem. Nie miałem ani jednego błędu, w, że coś Coś zrobiłem, a system uznał, że zrobiłem coś innego na przykład. Albo to też widziałem, że ktoś się patrzy, jak ty coś kradniesz i nie rejestruje tego. Garnek Więc na głowę może mu się Stawiam, założyło. że tak, jeżeli ludzie mówią, że mają takie błędy, to pewnie takie mają. No, zobaczymy, na ile to jest, w jakiej skali to jest. Tak, to Shroud, ale najbardziej na Starfield to, to kurwi ten Summit Wangi, nie? to ja, ja mam, wiesz, jakie jest moje podejście do błędów? Staram się ich nie widzieć, bo to mi zabija zabawę. Natomiast tutaj, przy tym Starfieldzie mam trochę, trochę inne podejście i muszę powiedzieć, że. No no i jakby to już, wiesz, podchodzę do tego ze stoickim spokojem, jak kolejny towarzysz albo ktoś tam podczas jakiejś czynności zaczyna się unosić w powietrzu, nie? Na przykład siedzi żołnierz, coś tam spawa i nagle, wiesz, I tak coś tam się podnosi tak. i on do góry leci, nie? No, bardzo często się zdarza, tak było w To jest, to jest bardzo, bardzo często, czasami mi się moi towarzysze zatną gdzieś na jakiejś... Tak. Przemieszczanie się, przemieszczanie się po tych mapach, zwłaszcza po zamkniętych lokacjach, to wiesz, masz ten plecak, poruszasz się w pionie, to jest bardzo przyjemne uh -huh. gameplay'owo. Natomiast towarzysze czasami totalnie głupieją w takich sytuacjach. Skoczy na jakąś rurę, gdzieś tam się zawiesi. To jak przeciwnicy czasami strzelają, bo zobaczą mojego towarzysza, więc strzelają przez ściany. I najchętniej bym się tego Bro, ja żeby sobie nie psuć, ale posiadanie. Postaci towarzyszącej jest dużo przyjemniejsze niż w innych grach Betezdy. Interakcje są bardzo fajne. No i oni też trochę przenoszą towarów, bo często masz za dużo tych towarów, więc, więc raczej gram z towarzyszami. Ale teraz tak. Posiadanie towarzyszy jest przyjemniejsze niż w innych grach Betezdy, ale czy można to jakkolwiek porównać do na przykład towarzyszy z Baldura albo towarzyszy z Kotora? Nie ma bata. Jeżeli chodzi o błędy w misjach, więc takich gliczy to mam sporo. Yy, uh -huh. No nie na tyle, żebym sporo, O, mówić... tak. Ja wam kurwa wytłumaczę, widzowie, jak ja działam, bo to jest proste. Jeżeli w grze masz system towarzyszy, tak? I masz grę, która. i tutaj masz skalę, i masz grę, która umieściła system towarzyszy tutaj. To jeżeli gra korzysta z systemu towarzyszy, i on jest na tym poziomie, to dla mnie to jest wyznacznik jakości, a to jest zjebane. Jeżeli w grze masz system rozwoju postaci, i jedna to zrobiła tak, a kolejna gra to robi tak, to dla mnie to jest zjebane, ponieważ ktoś to zrobił już kiedyś lepiej. To nie są systemy, których się nie da zrozumieć. To nie jest mechanika souls -like która jest z nałożeniem na siebie 50 różnych małych systemów. No jest. No i... jest to tak, właśnie może być zaskoczenie to, to, że ty mówisz, spodziewałem się totalnie co in, czego ja, innego. Wszy ja wszystkie moje błędy praktycznie nagrywam, mimo że miałem 7, 8 taki gliczy, że wiesz, że coś rzeczywiście się takiego dziwacznego wydarzyło. No, no ale też mam trochę mniej godzin niż ty. No więc wiesz co może ja akurat... Może ja akurat jakoś patrzę na to, bo za każdym razem, jak mi ktoś unosi ja powietrze, to waha, a ten znowu. Gdzie, to gdzie, gdzie ten znowu leci nie? do góry? Już mówię o znowu, że znowu ktoś mi leci do góry, więc, więc to, 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 to się zdarza. I takie gdzieś tam, gdzie przeciwnik się zatnie i go łatwo rozstrzelasz, to jest spoko. W ogóle zachowanie przeciwników jest, jest ciekawe. Nie wiem czy to wynika z dobrego zaprogramowania czy z jakiejś głupoty, bo na przykład przeciwnik z walki potrafi puścić się sprintem i odbiegnie tak daleko, że zapomni, że ze mną walczył i mówi, chyba uciekli, już ich nie ma. Poszukam, czy coś z tam walka jest... z, z przeciwnikami, znaczy przeciwnicy potrafią być, zachowywać się ekstremalnie głupio, ale potrafią też zaskoczyć swoimi takimi odpowiedziami na nasze działania, czyli potrafią uciekać, skakać na skrzynki, z, y, używać y, plecaka i wskoczyć, Gdzieś hmm. wysoko. Ale to jest całkowicie randomowe. To tak jakby to nie jest połączone z żadną taktyką. Oni kurwa robią jakieś randomowe manewry. Łączą nas ostrzeliwać, no ale potrafią też, jak do nich podskoczymy, po prostu stać w miejscu i czekać, aż my ich zabijemy. Więc bardzo nierówne jest zachowanie przeciwników, ale czasami jest tak, że w szczególności na planetach, gdzie jest niska grawitacja, to super jest ta walka. Znaczy, to walka w tej grze jest bardzo dobrze zrobiona. I są. Co kurwa. Dlaczego Borys wymienił jak na razie dialogi, muzykę i walkę w grze jako największej plusy? Jak to jest totalnie skurwione. Totalnie. Są no, takie momenty, które po prostu mnie zachwycały, że mamy taką. Bo w ogóle ta walka często jest wertykalna. No, tam gdzie jest niska grawitacja, tam gdzie. Na czym polega wertykalność walki? Bo ja nie kminię że idziesz góra dół kurwa że w powietrzu jest mhm. wysoka to może trochę trochę gorzej ale yy, dzięki jetpackowi no, no dynamika bardzo mocno wzrasta zresztą model strzelania też jest naprawdę dopracowany co nie wyjebie ten materiał wyłączam to widzowie co on pierdoli czy Borys grał w duma kiedyś nie 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 to po prostu w to to, to jest nieprawda, to jest całkowita nieprawda. Możemy w inną grę graliśmy, kurwa. Ja gram na padzie, broni mają swój ciężar, odrzut, odpowiedni czas przeładowania. To wszystko jest związane też z naszym. Bronie mają odrzut i ciężar, kurwa. Przecież z każdą bronią się poruszasz dokładnie tak samo. Każda broń ma ten sam zjebany rykal, że ci ciągnie kurwa do góry. Każda broń ma w taki sam sposób poruszanie kamerą, żadna broń nie ma odrzutu, żadna, kurwa. Co on pierdoli? To jest zupełnie inaczej, Borys, co ty kurwa gadasz? Czy to jest materiał sponsorowany, kurwa? Autopromocja, nie. No kurwa, nie, no po prostu nie naszymi statystykami, na przykład jak mamy snajperkę, no to to, że wycelujemy prosto, to nie oznacza, że akurat tam trafimy, tylko jest też związane... To jest balistyka pocisku, kurwa! Jest tam z celnością naszą, no i... To, po, ...potrafi... Nie, no sorry, nie mogę się z tym zgodzić. Nie, nie, nie mogę, po prostu, to jest bzdura. To jest totalne przekłamanie. To, to co mówi Borys jest zupełnie na odwrót. Trafią nas gonić? Mhm przeciwnicy przechodzić przez, przez te drzwi z loadingiem, tak. Co też wywala ich za to pierwszym imersji. razem. Tak myślałem. O, no, to jestem bezpieczny. Mm -hmm. e, więc ja jestem bardzo zadowolony. Bronie mają świetny model. Model tych broni to okay. jest e, tak naprawdę. Jest detalu, total, ale tak jak tak, mówiłem, tak. grafik jest detal, okay. wszystko brzmią tak. bardzo dobrze. Przez model więc, masz na myśli, jakby to, jak wyglądają same bronie. Tak, jak tak. wyglądają. Mm -hmm, e, tak, więc System walki tutaj? To jak to jest gameplayowo rozwiązane? Podkreślam. Weź pod uwagę, że on gra na padzie, tam może inaczej. In... To prawda, może być inny model strzelania na padzie. Może być. Ale Pff, kurwa, on nie będzie tak diametralnie inny. Sam ja gram na padzie, bo już słyszę też, że, że ludzie bardzo narzekają na tą walkę. Nie mm. rozumiem tego zupełnie. Dla mnie to jest jeden z najlepszych um, no, aspektów tej gry. To ciekawa jest też opinia. Ja muszę powiedzieć, że. Wiertome. Gunplay jest najlepszym aspektem Starfielda. Mogę się zgodzić. Zgadzam się. Że gunplay jest najlepszym aspektem Starfielda. Wiecie dlaczego? Bo Gunplay to jest 2 na 10, a cała reszta to jest 1 na 10. W tym kontekście tak. Model strzelania w Starfieldzie jest o niebo lepszy niż w Falloutie 76. O niebo lepszy, to jest, to jest zupełnie inna skala. Natomiast w porównaniu do takiego Destiny 2 to jest o niebo gorszy, znaczy jest, jest, jest drastycznie gorszy, ale. Patrz, i, i Rock wchodzi na Giga się Nie, ja nie grałem w Destiny, ale Rock Pyk, Essa, Counter-Argument i Jehana. Jakby Twoja perspektywa jest y, związana z, z kontrolerem, więc podejrzewam, Może że tak to jest być. zupełnie inny rodzaj doznań. Jeżeli chodzi o Aha. myszkę, to nie, nie jest to aż taki, wiesz, to nie jest topowy światowy poziom shooterów. A ale, dla ciebie ale topowy światowy z poziom shooterów to jak jest Destiny? Doom. To jest, wiesz co, no to jest, to jest Destiny, to jest y, Doom, to są, to są takie rzeczy, które. To tutaj naprawdę dopracowane strzelanie. Ja pierdolę rok, no jak jest się! Kurwa. Ja pierdolę, to to was, to stary. Kurwa, Kminita. Rok był na streamie, widzowie. Był na streamie. gadaliśmy o tym. Jeszcze ja, parę, jak parę innych rzeczy jest. Porównuję, też. to porównuje do Call of Duty. No. I, I tak, i w twoim mnaniu, jeżeli chodzi tak, o ja okej, okay, tak okay, okay, na kontrolerze absolutnie Call of Duty. No. 10 na 10 strzelanko. No to do, wiesz, no chodzi, do, do, że mamy, mamy różne punkty widzenia. Ty grałeś na kontrolerze i najwyraźniej mhm. na kontrolerze ta gra do, do, jakby dociąga do tego poziomu najwyższych, najlepszych gier. Na myszce to nie jest, nie jest aż takie wybitne, ale strzela się ok. Jakby jest, wystarczy mi to, że jest to lepsze od Fallouta 76 i naprawdę ma się dużo, dużo ale spora część moich zarzutów do strzelania w ogóle bierze się z tego, że grałem na 30 FPS-ach w większości. Wiecie, jak chujowo się strzela w grze w real-time na 30 fps? ach nie, to, to też są takie momenty, wiesz, jest takie, bo to nie jest taki shooter. ja, Ej, ale ty się, się obróciła perspektywa. To zazwyczaj Borys kontruje roka, a teraz Borys coś mówi, że jest ok, a jak mówi nie, jest stary inaczej. Jeden do jeden. To Twój aim nie zawsze decyduje o tym, nie, czy tak, trafisz, czy, tak, tak, czy nie trafisz. Tak. Ta, to, to zależy dużo od, od waszych umiejętności, od tego, jak ta broń się zachowuje, jak, jak ona, jakie ma statystyki, więc, więc to, to jest spoko. Tam jest dużo takich losowych przypadków. A może ja się po Starfieldzie obudziłem w innej linii kółmaczyzowej. Ale fajnie się strzela. Nie ma problemu z amunicją, amunicja jest nieważna, na szczęście, więc można nosić w dużych ilościach i strzela się dosyć, dosyć sympatycznie. Przy okazji też Państwu zdradzę coś, czego ja może nie chciałem wiedzieć, na szczęście nie mam skłonności, żeby, żeby to z tego korzystać. Otóż lód w grze generowany jest na podstawie poziomu trudności, jaki macie ustawiony w momencie wchodzenia do lokacji. Czyli jeżeli chcecie pooszukiwać sobie w grze i zgarnąć lepszy lód, to ustawiacie na wysoki poziom trudności, na bardzo wysoki poziom trudności. Co Ład... ty gadasz, rok Jakie w ogóle rzeczy powyjmował? <grym> <grym> Kurwa, ej, nie wiem pojęcia o tym. ...lokację i potem zmieniacie na easy. Ej, i wtedy... Ja pierdolę, jaki spoceniec! Kurwa, macie jaki spoceństw, jaki tryhard, nie? Macie ten loot z bardzo dużego, to jest, to jest straszne, ale to mi dzisiaj ktoś to sprzedał i mam to w głowie. Ja gram na trudnym poziomie, bo jest, gra jest, wydaje mi się, że jest dosyć łatwa, jako że jest to RPG, to można trochę... Mm, można poeksplorować i mieć wyższy poziom doświadczenia, i lepszy mm -hmm. sprzęt, i więcej umiejętności. Przy okazji, to o czym mówiłeś, że, że ten wątek główny na razie sobie odkładasz, polecam jednak sięgnąć po ten wątek główny, ponieważ on dostarcza najwięcej punktów doświadczenia. Znaczy, nie to, że może sobie odkładam, ale. Nie tyle aktywizacji Tak, jakby tak, to tak, to tak. Łatwo tak, to, to... tam się zagubić. No więc warto jednak próbować iść tym, tym głównym, bo tam dużo ciekawych rzeczy się dzieje, jeżeli chodzi o sprzęt, jeżeli chodzi o rozwój postaci, i potem dużo łatwiej się eksploruje, bo jeżeli rozwiniesz postać, na przykład jeżeli chodzi o skanowanie otoczenia, to dużo przyjemniej Ci się eksploruje potem planety i robi takie zadania poboczne. Więc ten, ten główny wątek jest dosyć, dosyć istotny tutaj do takiego chyba przyjemnego poczucia progresu. Ale to każdy gra jak, jak, jak go to Aha, bawi, no i to. I, gra te spobodne no, no No właśnie. Więc, ale chciałbym wrócić do tego pytania, bo nie wiem, czy żeśmy dobr... Do tego miejsca. Chyba o błędach już nie będziemy opowiadali, o grafice też nie będziemy opowiadali. Mm -hmm. Co ci sprawia najwięcej przyjemności? Czy to już jest ten dobry moment? Eee, wiesz, co. Eee, no, strzelanie. Tak, tak jest. Okej, okej, okay, okay, dobrze. Strzelanie to jakby podąża. eksploracja tego świata. Grę, się tam jest gry, Dużo rzeczy się dzieje, nie? Znaczy, też jestem przekonany, że to nie jest pierwsza i ostatnia gra, z, znaczy, że to nie jest ostatnia, bo pierwsza to jestem przekonany z tej serii i, i też ten świat jest interesujący. Cyfruch, używanie cyfrucha mi bardzo daje dużo satysfakcji, czyli otwieranie ja zamków. Bardzo podoba mi się system rozwoju. Bardzo mi hmm. się podoba system rozwoju, czyli jeżeli chcemy sobie wbić punkciki, też to w strzelby, mówiłem. proszę Państwa. To nie, nie, to nie ma tak. Wbijamy jeden punkcik i system nam mówi, jeżeli chcesz rozwinąć to kolejny punkt, zabij 20 typu ze strzelby. I mhm. wtedy pogadamy. To jest taki skilówki to jest, tak. Świetny to jest, że ma takie challenge ci daje mhm. i od razu też wiesz. W co warto inwestować? Bo jeżeli zainwest zainwestowałeś jeden punkcik w coś i po czterech godzinach gry jeszcze nie masz tego zrobione, to nie warto w to inwestować, bo to ewidentnie nie używasz tego. No, to jest też jakby przyznaję, że system jest dobrze przemyślany, natomiast nie można w żaden sposób cofnąć niewłaściwego, niewłaściwej decyzji. I to jest problem, bo ja przyznaję. Nie ma gdzieś... resetu? Co wy gadacie? Wrzuciłem sobie w coś, nawet nie wiem, w co, w jakąś zręczność, czy tam jakoś to się nazywa. Takie. I nie wiem po co w sumie tak, a nie, jak to się to cofa? Nie cofa się niestety, to, no, jest też... to jest masakra. I to jeszcze jest tak, zwłaszcza na, na, na PC-cie jak... Ej Arkadikus, jakie miałeś zakończenie? Odpaliłeś New Game Plusa przed recenzją, czy nie? Bo to jest giga ciekawe. Nie, o Jezu. To ty chyba nie zobaczyłeś stary, najgorszego elementu tej gry, czyli New Game Plusa. Grasz, to lewym przyciskiem myszki wybierasz umiejętność, a prawym, przynajmniej teoretycznie, z niektórych menu wychodzisz. Natomiast jak jesteś na umiejętnościach i masz dodatkowy punkt, to i lewym, i prawym wybierzesz tę umiejętność i potem nie można tego cofnąć. I to jest już, że już I się przyzwyczaiłem, za każdym, za każdym razem jak robię, robię level, to wciskam F5, żeby zapisać, żeby gdzieś mi się nie kliknęło w niewłaściwym miejscu. Więc to jest, to jest droga przez mękę. Zwłaszcza znakie. dla ludzi, którzy kompletnie nie kojarzą, wiesz, jeszcze tych systemów w tej grze, a trzeba trochę czasu, żeby je poznać, tak. co nam się tak naprawdę tak, spodoba tak. na dłuższą metę, to ten rozwój postaci przez to, że nie można w jakikolwiek sposób tego cofnąć, to jest tragedia. Mam nadzieję, że to, że to zmienią jakoś, Wiesz, chociaż w minimalnym stopniu. Ma, tak. Wiesz co, tak, to jest problem, uważam, ale to jest też można to traktować jako cechę i okej, okay, no bierzesz to na klatę, kliknąłeś, to bierzesz. No jeden punkcik, czy to ci coś zmieni bardzo dużo? No takich ja wiem, że ty z... nie, nie. ja bym oszalał, ale to oczywiście, są różni gracze no, i, no, i tak w w nie... rozmawiali jest. przy Baldur's nie przy z nie wszystko musisz pamiętać, nie każda impreza ci pozostaje, wiesz, w wiadomości, tak. więc tak. dokładnie takie jest, można to sobie RPG-owo wytłumaczyć, tak. że jeszcze no może mam... nie chciałbyś mieć, ale masz takie umiejętności, tak. jeszcze, zrobić, jeszcze tak? mam Jeszcze mam trochę problemów. Nie, Arkadiko z jutro twoja recka. będzie będzie oglądana jutro. Przed brak mapy, czego zupełnie no, nie tak. rozumiem, w szczególności w miastach. Tak, tak. No okej. Okay. Ale to się e... uczysz, uczysz się. Ja to w ogóle zapamiętuję budynki, tak jak chodziłem, jak byłem młody i jeździłem na wycieczki z jakimiś tam koloniami, to zapamiętywałem budynki, które, żeby potem wrócić i teraz mam dokładnie no, tak. to samo w tej grze, więc ma to swój urok. O, jeszcze o jednym, jednej rzeczy chciałem Ale powiedzieć, bardzo ważnej, o której o Jeszcze jedną rzecz. Mm? Żyj... To jest świat, w którym pod... Podróżujemy między gwiazdami, a nie potrafimy robić notatek sobie, nie, nie mamy mapy w telefonie, no absurd jakiś to jest. Wiesz co, to tak, to zgadza się? To jest. To mi się od razu przypomina, przypomina mi się cyberpunk, w którym nie ma latarki. Jest wszystko, wiesz, co jest, cała cybernetyka. Co w Cyberpunku nie ma latarki? Serio? A ja nawet nie wiedziałem. Technologia rozwinięta nie ma latarki po prostu. A jest Więc, potrzebna? No pewnie, że tak. Rozwiązałabym, no sporo, sporo takich jest zadań, które są, jedno jest takie zadanie, które, ale nieważne, nie o cyberpunku teraz. Jest, i bo rozmawialiśmy o tym, czy się przytrafiają błędy potem w zadaniach, bo ja bardzo dużo, ja poszedłem bardzo dużo w wątek główny w tym, mhm. tym, tym swoim pierwszym przejściu. Poszedłem bardzo mocno w, w takie główne wątki poszczególnych frakcji i nie przypominam, nie przypominam sobie, żeby mi się zdarzył jakiś błąd, który by psuł misję, który nie pozwoliłby mi misji dokończyć. Zdarzały mi się takie sytuacje, że misja wysyła mnie na jakąś lokację, dolatuję do tej lokacji, w sensie do tej planety, a potem nie mam możliwości wylądowania na tej planecie, bo coś się blokuje. I wtedy o, ja muszę też tak miałem. Wr wrócić, kawałek zmienić system. Y i i można to obejść, ale to jest jedyny błąd, który mi się przytrafiał. Poza tym, jakieś takie nawet bardzo złożone misje, gdzie masz, masz y terror morfa, masz polowanie na terror morfa. I musisz odpalić ileś tam zestawów elektrycznych na dachu, to umieszcza, odpala wieżyczki i ten terror morf cały czas cię goni, to jest taka dosyć interesująca misja pod tym względem. I, I wszystko w tej misji jakby działa tak, jak powinno, a jest to dosyć trudne do przeprowadzenia, mają takie wrażenie, bo on skacze gdzieś tam, myślałem sobie, boże, on zaraz gdzieś pewnie utknie, ale nie, dobiegł tam, gdzie chciałem, żeby dobiegł i, i jakoś to dosyć sprawnie działa. Więc nie zdarzyły mi się takie błędy. Jeden błąd, jaki mam, bardzo upierdliwy, wybrałem sobie perka, że mam jeszcze rodziców. Nie wiedziałem, ja że to, o, to jest zabrak, bardzo interesujący perk. Natomiast oni, ci rodzice, powinni być, y, oni przychodzą do, na tej naszej, y, do tej naszej firmy, do tej korporacji, właściwie to jest do tej organizacji, mhm. do, tej, do tych zuchów kosmicznych, który, z którymi <noise> współpracujemy. To już harcerze e, są. Mną harcerze, tak, harcerze kosmiczni. I ci rodzice odwiedzają nas tam i mówią, ale fajnie, zawsze tutaj chciałam być. To matka mówi, to ojciec też coś mówi. I potem w teorii oni powinni wrócić do swojego lokum e, i potem przysłają mi listy, żebym ich odwiedził, bo co dla mnie mają, ale nie, oni utknęli w tym miejscu i, i w ogóle cały czas ale stoją wysyłałem tam. Ale wysyłają ci listy, żebyś ich odwiedził u nich tak, w domu, czy tak, ich wysyłają? Odwiedził? Nie, nie, wysyłają mi listy, żebym ich odwiedził. I odwiedzam ich, tam ich nie ma. Cały czas siedzą w tym, w tym obozowisku ale harcerzy. Ale widzisz, to jest dobrze ogarnięte. Nie ma ich tam, a jakby to było zepsute, to by byli i tu, i tu. Faktycznie, jakby gra fizycznie stwierdziła, że oni teraz będą tam siedzieć, nie? Ale oni na wszystkich cutscenkach są tam w tle, wiesz, siedzą tam, stoją i nic nie robią, nie? Wszyscy się ekscytują, wiesz, jakimś odkryciem kolejnego artefaktu, oni... A twoi To tak, nic, wiesz? nic ciekawego. I podchodzę, podchodzę do jego ojca i klikam na niego, on mówi Wiesz, zawsze chciałem to odwiedzić to miejsce, mam nadzieję, że nikt się nie pogniewał, nie? I tak przez 40 godzin gry, nie? On mi cały czas sprzedaje ten tekst. Więc, hmm. więc no, ten park jest zepsuty, przynajmniej, nie dla mnie był, podejrzewam, że to może i to jest, wiem, że to jest kłopotliwe, bo to jest, ci rodzice też dają jakiś ciąg questów. Tam oni, mhm. jakby do, do, do taką historię dodają, dlatego wybrałem ich na początku. No i teraz mi się tak spsuli, że niestety nie jestem w stanie ich wykorzystać w żaden sposób. Tak, i czas, towarzysze są fajni. To jest, to, ja nigdy nie lubię z towarzyszami grać, ale, ale jakoś Miele tak może się bagują, mi może tam. No, się zachowują często. Ale o, są Jezu. fajni potrafią. Ej, widzowie, ja to będę cały stream oglądał. O kurwa. Ja muszę przestać latać po randomowych tematach. W rozmowie nawiązać do naszych wcześniejszych mhm. dialogów. Oni tak. opowiadają swoją historię w taki trochę bajkowy sposób, trochę naiwny. I to jest do przyjęcia. Jak mówię, to, to, że to, jest ze, że to jest obóz harcerzy, to jest z jednej strony żart, ale z drugiej strony jest w tym żarcie dużo prawdy, bo oni mają takie skłonności do harcerzykowania bardzo mocno. I Widzowie I to w trakcie filmu, bo jest. Trzecia godzina, 14 minuta streama na tym etapie. Wy na pewno dostaliście wersję na YouTube mocno pociętą. To chciałbym wszystkich zaprosić na streamy, które odbywają się codziennie o godzinie 20.00, a przy okazji chciałbym Was zaprosić do linku w opisie do Instant Gaming. Instant Gaming oficjalny widzowie sponsor kanału. O tutaj widoczny, klikacie sobie pyk, macie linka. Najtańsze gry w sieci widzowie. Wszystko sobie możecie powybierać. Na Twitchu macie nawet u mnie powybierane specjalne tytuły. Ja, na przykład, wybrałem No Man's za 93 zł. Ja mam ceny, ponieważ mieszkam w Polsce, w Europie. Wszystkie części Gotika za 5 zł. Kingdom.com za 30 zł z delcykami. Disco Elysium za 30 zł z delcykami. W sensie to jest Final Cut po prostu, nie jakieś DLC-ki Więc bardzo polecam. Mega fajna stronka. Responsywna. Uh, I mogę polecić z czystym sumieniem. A dodatkowo mam nadzieję, że Zajwiesz czy wstawi do, do opisu. Mamy obecnie trwający giveaway. Czy może ktoś na czacie wrzucić? Wykrzyknik, darmowa gra. Jeżeli ktoś nie wie, wchodzicie sobie w darmową grę i tutaj macie giveaway dla tej społeczności zrobiony, on będzie trwał jeszcze 25 dni jedyne co trzeba zrobić to wykonać jakąś z tych akcji, można wszystkie i bierzecie udział w giveaway i do wygrania macie wybraną przez siebie grę z Instant Gaming i wtedy dostajecie specjalny kod i jak chcecie sobie kupić Starfielda, to sobie kupicie kurwa Starfielda a jak chcecie sobie za to zagrać w The Sims 4 Rancho dodatek za 31$ dolarów, to sobie kurwa kupujecie The Sims 4 Rancho dodatek, no nie? Więc obczajajcie, widzowie, obczajajcie. I oni opowiadają te swoje historie, i ty potrafisz ty im odpowiadasz w jakiś konkretny sposób. I oni potem gdzieś kilka planet później, ileś godzin dalej, potrafią zacytować to, co ty do nich powiedziałeś, żeby przebić jakiś swój argument. Albo dziewczyna mówi, no ale przecież powiedziałeś mi niedawno, że coś tam, coś tam. I faktycznie kurde, faktycznie jej to powiedziałem. Nie? I to jest taki smaczek, który. A ja mam z tymi dialogami taki problem, że wszystkie dialogi w tej grze to są trzy linie i każdy jest kurwa identyczna. Tak, jakby Starfield udaje RPG, ale w RPG'ach chodzi o to, żeby kreować świat swoją postacią. I Baldur's Gate robił to idealnie. A kurwa, w Starfieldzie ty nie masz żadnego wpływu na przebieg wydarzeń. Naprawdę, tu nic nie zmieniasz. W Falloutzie 3 możesz wypierdolić bombę w megatonie, i wszystko wpizdujdzie i potem Moirę spotykasz jako gula. No jezu, jakie to jest niesamowite echo Twoich wydarzeń. To po to się gra w gry komputerowe, ja chcę to widzieć. W Starfieldzie tego w ogóle nie czuć. który jest super, mi sprawił dużo frajdy I, i to co... Ty widzowie, wy będziecie oceniać Starfielda na Metacriticu? Będziecie... Jak będziecie dawać Starfieldowi ocenę na Metacriticu, ile mu dajecie punktów? Czyli tak średnio 3 albo 4, OK. Ciekawe jest to. strasznie jestem ciekawy jak to wyjdzie. A jak myślicie, o ogół graczy, jak to oceni? Mi się wydaje, że będzie żółto. Nie będzie czerwonek w przypadku Diablo 4, będzie żółto. Ale na pewno nie będzie zielono. Nie wierzę, że będzie zielono. To w grach Bethesdy jest i o czym Todd Howard mówił, to świat fantastycznie reaguje na nasze dokonania. Yy, czyli odnoszą się mhm. do tego, co żeśmy zrobili. Tak. Odnoszą... Ej, ja nie oglądałem tego materiału wcześniej, a ja powiedziałem całkowicie co innego na samym początku, i Rock powiedział zupełnie inną rzecz niż ja. Odnoszą się do tego, kim jesteśmy. I dookoła oczywiście jest też dużo takiego głaskania nas, ich wychwalania, że o bohater gdzieś tam pojawił no, się z Nie, bo jak może byś był jakiś taki. Nie... Ja na przykład hmm? mój, yy, mój yy, przy, przyjaciel z drużyny zganił hmm. mnie w pewnym momencie za kradzieże. Bo jak patrzyłem tam o apteczki, lubię zbieram apteczki, to nie patrzyłem, czy tam. I nakradłem trochę tych apteczek i on w pewnym momencie zrobił mi taką pogadankę... Jezu, ja bym takiego towarzysza odstrzelił pierwszego, jak ja nienawidzę praworządnych postaci w grach komputerowych, ale... No nie wiem, to nie jest nic niesamowitego, to są rzeczy, które się działy w grach 200 lat temu, nie? No, że musisz się zastanowić, bo się rozejdziemy, no. No, no, jest, jest, ale to jest tak, że w ogóle dziewczyny, które... Nie, które to można nie rusza. Do ...drużyny, można z nimi romansować, flirtować. Z chłopami, ja w... Tak, tak. Ja się nie angażuję w te flirty, bo się boję, że to będzie strasznie żenujące, ale jestem, wiesz, jestem kapitanem okrętu, z podładnymi nie flirtuję. Ale, ale <laughs> dziewczyny potrafią... Romanse zawsze są żenujące, no. Bo no, <laughs> tak. poza cyberkiem Trochę. No, to prawda, to prawda. I ma Jest ta główna szefowa tych harcerzy, to ona mnie opieprzyła nie za to, co zrobiłem, ale za to, że rozmawiałem na temat tego, że mogę coś zrobić ewentualnie. Nie? Czyli ona nie, nie, że coś zrobiłem źle, tylko że planuję coś ewentualnie no, zrobić nie. źle, że ona sobie tego nie życzy. A jako, że mam gdzieś tam wysoką empatię, jest taki, jest taki perk, o, ja który powoduje, że okres. towarzysze ostrzej reagują i lepiej nagradzają za tego typu rzeczy, no to mam tam po prostu emocji w brud w każdej, w każdej chwili. Nie? Prawie wizualną. No, jest, jest, to, jest to bardzo, bardzo ok. W ogóle wiesz, po, po doświadczeniach ze Skyrima, mam takie poczucie, że mm, trochę się podszkodziła Bethesda, jeżeli chodzi o opowiadanie historii przeróżnej. No, Fallout, Fallout 4. Ja do tej gry bardziej, bo jednak tam też było strzelanie, nie? I mm -hmm. i to tak, tak. jest. kurwa, ja mam ogromny problem z ludźmi, którzy oceniają Starfielda przez pryzmat Fallouta 4 i Skyrima. No, ja pierdolę. A co z innymi grami? Co z Morrowindem, co z Oblivionem, co z Falloutem 3, co kurwa z Daggerfallem, co z Areną, co z y, tym, co z Battlespire'em? Battle Przecież oni wydali kurwa multum innych gier i na podstawie tego można ich rozliczać. Przecież oni mają ogromne inne studia pod sobą, takie jak Doom, na podstawie czego też można ich rozliczać. Kurwa. Tu są... Tu jest o wiele więcej. I ja rozumiem jeszcze, jak ktoś kto ma 20 lat, by to oceniał przez pryzmat Skyrima i by to oceniał przez pryzmat y, Fallouta 4. Ale kurwa, przecież rok ma z, ile, ile ma rok lat? 45 kurwa. I on gada o Skyrimie cały czas. No to przecież on powinien być tą osobą, która wypomni poprzednie części. Borys tak samo. Przecież Borys też ma z 35 lat, nie? Tu jest... Ogrom innych rzeczy, które można wziąć pod uwagę, innych tytułów, innych odniesień, a ludzie, kurwa, o tym Skyrimie, o tym Falloutie 4, nie? Jednak ta ostatnia duża gra Bethesdy, więc ja bym do niej porównywał, ale jeszcze bym chciał wrócić do pewnych rzeczy, które mi przeszkadzają w tej grze mhm. i do jednej rzeczy, która mi się niezwykle podoba, a potem już tak, się podsumujemy i, i zamkniemy ten temat. Słuchaj, Niepomijalne animacje, to jest rzecz, która mnie wkurza. Siadanie, wstawanie, drab... drabina. Oni. używanie drabiny. Ej, ja ani razu nie użyłem w tej grze drabiny. Nie wiem, ja chyba kurwa gram źle w gry. Serio. Ani razu nie chodziłem w tej grze po drabinie. Gdzie kurwa są te drabiny? W tej grze to jest jakiś dramat. Nie za Dok... często to się odbywa, ale… Nie za prostu, często, ale tak, ale to jest no śle. Odchodzenie od stołów, dokowanie statków, wszystko to jest pełno jest niepomijalnych, takich bardzo krótkich animacji. Dokowanie statków, nie tak. Nie po co one są, mam nadzieję, że tam… Nie wiem, nie wydaje mi się, że tam były ukrywane loadingi, po prostu jakiś taki archaizm straszny. Ja zrobiłem, no, no ladder Ani challenge. często nie wiesz, co podnosisz i… I musisz dopiero w ekwipunku zobaczyć, czy to jest lepsza broń, czy Oj, gorsza. Taaak. Czasami się pojawiają te statystyki, Taak. czasami nie. Czasami musisz Giga, dobry punkt, żeby wejść do takiego. Albo podnieść broń Czeku... i sprawdzić ekwipunku. Trybu. Nie szybkiego pobierania hmm. rzeczy, tylko takiego dłuższego. Przeskoki animacji postaci, czyli z jednej pozycji na drugą, czasami tak się ruszają bez sensu. Nie ma pojazdów i trochę nie bardzo rozumiem. Znaczy, rozumiem technologicznie, no bo to ograniczenie, generowanie obszaru na danej planecie, tam możemy iść 10 minut. Gdybyśmy hmm. mieli pojazdy, no to, 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 to nie do przeskoczenia, ale czasami brakuje takiej. Żeby chociaż ta stamina, stamina w tlen, oczywiście tlen, no. tak, w tlen, żeby on się tak szybko nie zużywał, u mnie przynajmniej wiem, rozumiem, że można to jakoś sobie perkami pewnie podbić. albo sprzętem. No. Albo sprzętem. Ekwipunek, lista misji, to już mówiliśmy. Gra ma trochę mechanik, których w ogóle nie tłumaczy i nie wiem, czy to jest minus, czy to jest plus. Bo fajnie jest odkrywać rzeczy w grach, mm. ale na przykład to jest to, że szmuglowanie czy magazyn na statku, który jest nie, no, tam jest misja, przejrzyj ekwipunek na statku, więc może to jest, to tłumaczy, ale to jest takie nieintuicyjne wszystko. Jak tak, się naprawia prawda. Wszystko, statek, co dotyczy interfejsu, to tragedia, no. Tak, jak się naprawia statek, to też, on napraw statek, naciśnij e, e, lewą gałkę, nie, no ale okej, okay, muszę mieć dopiero jakieś części, a nie, nie informuje mnie, musisz mieć jakieś części. To część. prawda, no, no. zgadzam się z Brysem. To było, było w tym pierwszym podstawowym tutorialu, ale to można nie zauważyć. E, to takie nie zauważy. jest często, no. Dużo. Na przykład crafting albo to skanowanie, chuj wie po co. Jest dużo rzeczy, które są źle w ogóle wytłumaczone. Gra jest bardzo, a interfejs nie dużo, dużo mechanik, które nie są intuicyjne. To jest nieintuicyjność tej gry. To jest chyba największy problem. To, tak, to jest takie, tak, takie coś co... Bo to jest, Bo zgadzamy jakby, się w, tej w skali oceny. Najważniejszym się to... zgadzamy, no. że jakby eksploracyjnie i przygodowo ale to jest takie chwila. do po no, okay. może dobra, sobie zaraz dobra. przejdziemy. Nie, okay. Okay. nie chcę teraz tego tutaj ruszać. Nie da się zmienić rozdzielczości. Da się zmienić rozdzielczość, ale w Windowsie to może gra w, jest tylko w oknie wtedy. Tak. Żenują. Tak. Totalnie, ale też to jest gra, która jest pod konsole robione, więc. więc ja, to w są rzeczy, oni chyba rejesterszy u mnie na streamie robią, bo kurwa na te same rzeczy zwróciliśmy uwagę. No najważniejsze rzeczy były, na 100% były oglądane materiały. 100%. Kadzają i na koniec, przed podsumowaniem, zostawiłem sobie jeszcze rzecz, którą uważam za wybitną w tej grze, i to jest muzyka. Niewiarygodnie. Dobra, za kompozycję odpowiada Inon Zur. Mam nadzieję, że to tak się czyta. Znany z takich gier jak Syberia, Dragon Age, czy właśnie w, w Fallout. Nie. Same kawałki Kurwa, nie są... ale wiecie co? Mi się wydaje, że cyber, nie Cyberpunk, Starfield może serio mieć dobrą muzykę, tylko że jest kurwa nieużyta w grze. To, może to, jest, to jest chyba problem Starfielda. No bo tutaj nie ma naprawdę muzyki podczas kreacji postaci. Podczas kurwa Menisa, podczas endingu, podczas walki, kurwa, podczas walki z Bossem jest jakiś generyczny gówno, nie? I może ten Starfield ma dobrą muzykę, ale ona jest źle użyta technologicznie, że po prostu się nie odpala, nie wiem, nie mam pojęcia. Może mocno oparte na melodii są pewnego rodzaju takimi kinowymi standardami, slash nawet ambientami, ale dają nam takie. Niezwykłe poczucie uczestnictwa w kinowej przygodzie. O tym mówiłem też przy okazji naszego materiału o Jest. Hogwarts Legacy, że te motywy z, są oparte często na y, muzyce symfonicznej, co nam hmm. automatycznie kojarzy się z klasykami kinowymi. Przynajmniej ja tak miałem bardzo, bardzo dobra muzyka. Ten system, który nam odpala daną nie, muzykę bata. przy danej sytuacji. Może napadnie jest inna muzyka no. działa, przynajmniej u mnie przez te 20 mhm. niecałe godzin i. i no nie tak no, serio, damy... tak jakby Borys mówi dużo rzeczy, z którymi ja się nie zgadzam i chciałbym zobaczyć na przykład w recenzji wypunktowanie tego, nie? Pokazanie. Zobacz, to jest zajebisty fragment gry ze świetną muzyką. Albo to jest fragment gry, który ma świetny gunplay i weź zobacz jaki tu masz, kurwa, impact hit, no nie? Zobacz jak zmieniam bronię i jak faktycznie zmienia się movement mojej postaci. I chcę zobaczyć ten fragment z tymi, kurwa, światłami, nie? Ja... to... ja, ja nie wierzę w puste słowa. Ja chcę to zobaczyć. Jak ja mówię o negatywach, to ja pokazuję negatywy, jak mówię o superlatywach, to pokazuję superlatywy. A ja chcę to zobaczyć w rzeczywistości, bo nie wierzę w puste słowa. Nie miałem tak, że, skończy, że jak dzisiaj robiłem sobie notatki do podcastu, że w tle sobie odpaliłem tą muzykę i słuchałem mówię, mmm, to wchodzisz do miasta, słyszysz tą muzykę, i tam niewiele trzeba, żeby się zachwycać tą grą. Mhm, tak, to, to muszę przyznać rację i też muszę trochę podrzucić inną opinię. Mhm. Muzycznie to jest naprawdę najwyższa półka i ona ta muzyka robi niesamowity klimat. I... Nie no, popierdoli mnie, kurwa. Cześć. Się. Którego rezydenta? Wszystkich rezydentów. Przecież one są kurwa identyczne. Kurwa nie, bo mi jednego brakuje. Ale jest jedynka, jedna. Są kurwa ambienty. Grawita 6,5 mm nowy. O tu fajny motyw leci. Kurwa paliwa, ale przelatujesz przez kurwa 5 innych układów. To kurwa, to pojeżdż na jakiś układ i na nim zatankuj, nie? Nie działa to w taki sposób. A pochuj mi na przykład to podwozie. Mogę je wyjebać, jelo. Ja wam, ja wam kurwa puszczę dobrą muzykę z Gier, okej? Okay? Widzicie jak to buduje nastrój? To są kurwa muzyki. To jest odpowiednia muzyka. Jaka gra ma fajny soundtrack futurystyczny? To jest kurwa, widzowie, dobry soundtrack. Ja wiem, że te są, są traki, w ogóle nie pasują do tej gry. Kurwa, no nie wiem, jak dla mnie. Nie, no, muzyka ze film siepały, kurwa. Nie, 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 nie zgadzam się, kurwa, z argumentem muzyki. Nie zgadzam się. To jest też takie, ta gra jest, to całe filmowe doświadczenie, o którym mówisz. To jest takie trochę, jakbyście uczestniczyli w The Expanse. The Expense to jest serial science fiction. Ale jest... z muzyką jest jedna rzecz. Wiecie co? Muzyka jest elementem całkowicie subiektywnym. Może wam się podobać, może wam się nie podobać. To nie jest, to nie jest element, na podstawie którego można prowadzić dywagację. Całkowicie szczerze. Jak się komuś podoba, okej. Okay. Nie mam z tym żadnego problemu. Ale kurwa, ten gunplay to nie przeżyje. To jest jednym z lepszych chyba ostatnich lat, jeżeli chodzi o opowiadanie historii kosmicznych. To kwestia gustu. Dobry, no ja ci odbiłem po pierwszym odcinku, ale wszyscy polecają, więc może jeszcze trzeci raz wrócę. No, więc y, to jest taki... Ten syn Starfield daje to, to, to mhm. takie wrażenie kinowe i ta muzyka naprawdę robi robotę. Ono się bardzo składa z takich, powiem, nie wiem czy to sample, sample, czy można to nazwać, ale to są takie bardzo krótkie motywy no, muzyczne, z... które... Przeglądałem One Piece, kurwa, czy ty masz mnie za weeb'a, stary? Co ty piszesz na tym czacie, kurwa? Czy was pojebałeś, kurwa. Czy my możemy wrócić do, kurwa, początku Kine. lat 2000? Gdzie jak ktoś na osiedlu mówił, że lubi anime, to był kurwa bity. Nie obrażajmy się, okej? Okay? Nie obrażajmy się, widzowie. Chciałbym wrócić do czasów, gdzie faktycznie ludzie się wstydzili, kurwa, oglądania anime. Które w, do, w dobrych momentach się odpala i który naprawdę uprzyjemnia te, te, ten świat. I świetnie, świetnie to buduje klimat. Często ta muzyka leci gdzieś tam, nawet na nią nie zwracamy uwagi, ale tylko jak się. Są takie momenty gdzieś tam, jak mówię, jak się zdarzy coś takiego widowiskowego bardzo, to ta muzyka potrafi to, jakby nas trochę dodatkowo doinformować o tym, dodatkowo jakieś przeżycia. To, o czym mówisz, wchodzenie do miasty, to wszystko jest bardzo takie. Dopieszczone niezwykle mocno. Natomiast uważam, że ambient, czyli to, co się dzieje, dźwięki świata. Tak, literalnie oglądają rysowane gołe dzieci banda z boków, z gaz, bo się pod tym podpisuje. Tak kurwa robią. Tak samo to widzę, stary. S są że ta muzyka zastępuje trochę dźwięki świata, że kiedy mhm. wchodzisz do miasta, w którym jest pełno ludzi, to oczywiście słyszysz tą taką tą muzykę, która mocno się kojarzy z miastem science fiction i to jest bardzo dobre, natomiast odgłosy otoczenia są nieadekwatne do tego, co w mieście po chciałbym usłyszeć. To samo, to tak, samo na, na, na planetach, kiedy się poruszam, jest za mało wiatru, jest za, za mało mhm. odgłosów tak. otoczenia. Muzyka to zastępuje, ale nie no zawsze mam takie taki... skafand, że nie. No więc, więc tak, tak, ja to sobie tak RPG'owo sobie to właśnie. Tak jak tu, można się tłumaczy. tłumaczyć tą pustkę na planetach, no polecisz na Marsa, księżyc, to tam też nic nie ma. no. Okej, okej, kurwa. możemy ale radio możemy, sobie możemy, włączyć, możemy to tak nie? Ja mam, mam takie poczucie niedosytu, jeżeli chodzi o, to, mhm. o, o te odgłosy otoczenia. Ale to jest, to jest tylko mała, mała rzecz, która to, to nie jest coś, co mi przeszkadza. Tylko mam takie poczucie, jakbym w krainie ciszy czasami operował, w miastach zwłaszcza, nie? że chciałbym usłyszeć te, te odgłosy tłumu, te, te rozmowy. Tam od czasu do czasu się przywijają rozmowy i te rozmowy są fajne. Mhm. Natomiast jakiegoś takiego, takiego szumu ludzkiego w, w miastach mi trochę brakuje, mhm. tak. ale to jest. Jak mówię, to jest tylko, tylko i wyłącznie delikatne. Dziadko miasta są dość żywe, dużo jest postaci, dużo ludzi. które tam się. Wyjątkowo paskują. Tak. <noise> tak. <noise> to prawda, ale dobrze to wygląda tak z no, wyjątkow dobrze, Wyjątkowe osoby mają ten poczucie mody. Ci ludzie <noise> są poubierani w strasznie. Jak ja Remigiuszu podsumujesz? To jest taka gra, proszę Państwa, która w niektórych jakby... Ja, ja też nie lubię nigdy dawać not jakichś konkretnych i mhm. powiem Państwu, że, że w tym przypadku... I rok teraz poje giga 4 na 10 i chuj nie podoba mi się. Też się po, po to nie sięgnę, natomiast by zobrazować Państwu mój problem z tą... Nie, rok da 7. Dadzą 7. Moim zdaniem dadzą 7. Taką... Coś im się nie podoba, ale dadzą bezpieczną siódemkę, że Bro, jest okay. to jest tak, że są pewne aspekty w tej grze, które nie są 10 na 10, ale są wręcz 12 na 10 i to jest, to jest ta przygoda, to jest ta eksploracja, tak, tak zupełnie nieironicznie, ale są też takie aspekty. Nie no, eksploracje 10 na 10 to ma kurwa Daggerfall albo Dark Dungeon. Jaka gra ma najlepszą eksplorację waszym zdaniem? Daggerfall. Co ma widzowie? Gothic ma świetną eksplorację. Wszędzie gdzie pójdziesz, bierzesz expas, zdobywasz golda. Gold jest świetnie wyważony. Wieź mi się pirdali tym Maciczakiem w Łeb, albo powysyłam te nagranie z Dark and Darker do redakcji TV gry, kurwa. Jak gadasz tam o jakichś zboczonych rzeczach, kurwa. <grystanie> co ma jeszcze dobro? E, ktoś coś pisał na czacie, ale nie wiem, co. Jest kilka Gierek co ma serio giga dobrą perspektyw tych rzek, które są 2 na 10 albo 1 na 10, między innymi to jest interfejs, zarządzanie ekwipunkiem, zarządzanie postacią, Tam jest, jest te, te loadingi, więc, więc tak jakby się, się zgrać te oceny razem, zestawić i wyliczyć średnią, to jesteśmy dosyć wysoko. Ja się zgadzam z tymi, z tymi recenzjami, ale jeżeli z perspektywy gracza. Te Rzeczy, które są 2 na 10, 1 na 10, są dla Was tak wystarczająco upierdliwe, że żeby nie wynagrodzić tej, tej przygody, żeby ta przygoda nie wynagradzała tego, to ludzie, którzy oceniają tę grę 3 na 10, 4 na 10, też mają absolutnie rację, bo są takie miejsca Ktoś w tej grze. Nie 3 na 10. Być może wiesz, są, są ludzie, dla których którym to może totalnie hmm. nie podejść i mają. Moim zdaniem, naprawdę, po ostatnich premierach i debatach o Diablo 4, rok diametralnie zmienił swoje podejście i to na lepsze. Naprawdę. Są argumenty, żeby poprzeć, żeby poprzeć te. Ja widzę różnicę w jego rozumowaniu. Taką niską ocenę. Na przykład, no. mam do grania tylko PlayStation. No to, no to, to, jest, to jest, jest oczywiście... najważniejsze. No to, to też jest... Ja wiele razy mówiłem, nie lubię, nie lubię ekskluzywów, tak? Nie lubię ekskluzywów w przypadku Starfielda, jak nie lubię ekskluzywów w przypadku Spidermana, który, który, który nadchodzi, nie? To dziwne, Więc... bo wiele twoich ulubionych gier to są ekskluzywy właśnie. No, bo to są dobre gry, ale to nie dlatego, że są ekskluzywami. Ja nie lubię... Jakie są ulubione gry roka? Ja jestem stuprocentowo pewny, że God of War, Relacja, Ojciec, Syn. Najnowszy God of War ten, skandynawski. Wof, Bloodborne, Cyberpunk. Cyberpunk roku uwielbia? I Wowa? Wof i BF3. Ja tej tendencji liczyłem na to, że wychodzimy to z tego żart. powoli. Ej, a na przykład Rok coś raiduje w Wowie? On gra jakieś PvP, czy Rock tak leveluje i jest WoW i Cyberpunk. Co wy gadacie? Leveluje, okej. Okay. żart, żart. Wolałbym, żeby żeby Microsoft wydał tę grę na PlayStation 5, nawet gdyby. Rock Cyberpunk ma 1000 godzin. Ej, czad, jak myślicie, ile ja mam godzin w Cyberpunk'a? No, dawajcie. Hejterek, ile mam godzin w Cyberpunk'a, a potem w Wiedźmina 3? 150, 46, 50. Kurwa, sensem jestem ciekawy. 83. A teraz, jak myślicie, ile największy hater w Wiedźmina ma godzin w Wiedźmina 3? 100, 150. Kurwa, się chyba zdziwicie. 117. No, kurwa. W gry, w których nie lubię. Blisko, no. 117 to jedno podejście. No chyba kurwa grasz stopami na macie do tańczenia. Gdyby wydał ją za 500 złotych, niech, niech, niech tam ja będzie. Ja myślę, że to się może wydarzyć w momencie, kiedy Spider-Man 2 wyląduje na Xboxie. No okej, okay, okej. Okay. To wiesz, to jest, to ja nie chcę prowadzić dyskusji na temat tego, czy to powinno mieć miejsce, czy nie, że tam Bethesda jeszcze niedawno była, wiesz... Dla wszystkich dostępna a teraz nagle nie jest, bo ją kupili. Tam dużo I było takich dobrze. rozgrywek między Sony a Microsoftem, których my nie do końca trochę żeśmy liznęli tych rozgrywek, kiedy, kiedy ten cały proces. Ty nie lubisz wieśka, wiesz, co powiedział? Normalnie bym się odpowiedział na to pytanie, ale jesteśmy po czterech godzinach streama i chcę dzisiaj jeszcze coś pograć. I nie mogę tego zreć ani sobie ani widzom. Miał miejsce, wykupienie Activision Blizzard I, i tam są takie podejrzenia, że Sony tam walczyło o ekskluzywności w różnych przypadkach i mhm. Microsoft uznał, że teraz muszą kupić, bo inaczej będą w opałach. Tam jest mhm. obie te firmy no też PlayStation jakby zablokowało Game Passa na to oni nie chcieli Game Passa na na konsoli, więc? No, no więc jest... jakby tu nie, nie ma świętych. Nie ma świętych nie ma. i ani jedna z tych korporacji nie uważam, że to jest pozytywne miejsce, mhm. jeżeli chodzi o podejście do konsumenta. Natomiast no, konsumenci cierpią na tym najbardziej i, i tyle. No. Więc, więc niedobrze się dzieje akurat w tej kwestii. A Starfield uważam za grę dobrą i podejrzewam już na podstawie tych kilkudziesięciu godzin, które Dobra, spędziłem, 6, podejrzewam, że świadomość tej gry 6, zostanie 7. w naszych w graczach przez lata, że będzie się często wracało do tej gry i uh -huh. wydaje mi się, że ona też o jednej rzeczy, żeśmy nie powiedzieli. Ja też tylko o to zahaczę, że ta gra uh. zostawia fantastyczne miejsce do rozwoju. To znaczy, jakby Bethesda lubi w tych swoich single playerach robić dodatki, robiła w Skyrimie ich kilka, uh -huh. podejrzewam, że tutaj też one się mogą pojawić. Jest miejsce na rozwój i to, bo ten świat jest taki na tyle plastyczny, że można tych pudełek dokładać praktycznie w nieskończoność. To jest może zaleta takiego tak. systemu. Więc no, ale przecież Bethesda mi... zawsze robi delceki, które są w zupełnie innym świecie. Delceki do Skyrima są w innym świecie, delceki do Falloutów są w innym świecie, nie? To są, tak jakby, one, to, nie, to nie są integralne części jestem gry. Jestem zadowolony z tego, co zobaczyłem i mam nadzieję, że przyszłość się w kolorowych barwach dla fanów Bethesdy maluje. Tak, a u mnie, proszę, proszę państwa, ja jestem świadom wszystkich a... problemów tej, tej gry, ale też to, ta złożoność. Bo to jest gra, która oferuje nam graczom niewiarygodną. Łagają, oni nie dali 9 na 10, Różnych nie? rodzajów rozrywki, różnych rodzajów, nawet bym powiedział, gameplay, znaczy takich, może, mechanik, Minigierek, Gierek, hmm, bardzo, tak. bardzo dużo. Tam. No to strzelanie ze statku to jest minigierka, nie? No bo no, no, perswazja no, jest minigierką do pewnego stopnia. Tak. No. I mm, ja uwielbiam takie gry. Nie będę ukrywał. Um, że dostarcza mi starfield bardzo dużo radości. I też wciągnął mnie od razu. Znaczy, ja powiem szczerze, że byłem zdziwiony, jak ty powiedzieć na początku, że musi dać 10 dziewię? godzin, bo ja to byłem, kupiony, kupiony od razu. I mimo tych problemów, mimo tego, że rzeczywiście są tutaj elementy, które mogą odrzucać wielu graczy absolutnie. No to w każdej grze trochę tak, nie mamy, nie mamy gier dla, dla wszystkich. No to, to ja naprawdę ten styl taki, że masz mnóstwo rzeczy, które są w tej grze, są zrobione średnio i to nie sprawia, że cała gra jest świetna, średnia, tylko właśnie ta suma tych wszystkich rzeczy sprawia, że ta gra jest świetna. To jest tak jakbyśmy wzięli GTA, czy w GTA, w GTA model 5. I widzicie, to jest bardzo duża różnica sposobu mojego ocenienia gier, bo jeżeli na przykład gra jest 10 na 10... A ma problem z interfejsem, to ode mnie to jest minus jeden punkt i tyle. I już nie może być wyżej niż 9 na 10, jeżeli jest idealna w pozostałych aspektach. Tyle, koniec, kropka. Jeżeli gra ma zjebane twarze, ma zjebaną grafikę, tak jak ma Starfield, to jest kolejny minus jeden punkt. I to już jest nagle 8 na 10, jeżeli tylko te dwie rzeczy wezmę pod uwagę. Wezmę pod uwagę gunplay i fabułę, to znowu o o kolejny punkt. Biorę pod uwagę optymalizację, czyli technikalia, biorę kolejny minus jeden punkt. Albo pół punkta chociaż, tylko że w Starfieldzie jest tyle rzeczy zjebanych, które trzeba odjąć, że tutaj nie da się dać więcej niż pięć na 10. GTA model strzelania jest najlepszy? Nie. Ale nie, zdecydowanie nie. Czy w GTA model jazdy samochodem jest najlepszy w grach? No na pewno przyjemny. Jest przyjemny, tak, akurat to jest tam nieźle zrobione, ale na przykład czy kierowanie łodzią podwodną jest yy, najlepsze w grach? No nie jest. Nie, nie, no, to... nie no ale no, kierowanie łodzią podwodną to jest stary dziesiąta gameplay of GTA 5, nie? To tak jakby nikt nie wyciąga ze Starfielda takich elementów jak budowanie bazy czy jest najlepszym budowaniem bazy, bo nikt nie porównuje survivalowego elementu Starfielda do nie wiem Deforesta albo kurwa Seven Days'ów, nie? Nie, nie? Ta tak. gra i też tak jak w GTA jest mnóstwo rzeczy, które no są ok, ale ta skala Robi wrażenie, ja to bardzo lubię w grach i na szczęście nie jest ta gra spieprzona, co jest super, super wiadomością. Co jest z zaskoczeniem chyba największym. Tak, z zaskoczeniem największym. I no, zobaczymy. Ja, ja jestem obecnie zauroczony tą grą. Gratuluję twórcom. Świetna robota. Mimo tych wszystkich problemów, bawię się znakomicie. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem Państwu, dlaczego mam tak pozytywną opinię, zwięźle i sprawnie. No. Jak nie, no to zapraszam do działu komentarzy i ja też będę pewnie na streamie dzisiaj o 11. Zapraszam. Rozmawiał sobie o tym i będziemy sobie też wszystko sprawdzać, co tam w tym Starfieldie. Czy ja mówię Skyrim, czy nie? Czy nie mówisz sami cały czas. czas. czas Dobrze. Nie, nie, nie zdarzyło się. Patrzę powiedzieć. teraz na Steam DB 240 tysięcy pobili rekord. No jak za 500 zł. No, Przeraża mnie jest. ten wydzień <noise> Tak, bo to, to jak, jak powiedziałeś o tym pierwszy raz, to też. Od razu się narzuca to porównanie z Baldurs Gate 3, bo to przed premierą Starfielda ja często mówiłem, że Starfield będzie trochę, trochę oceniany przez pryzmat Baldurs Gate 3. Oczywiście. Wydaje mi się, ty powiedziałeś, że to nie ma sensu i chyba, chyba faktycznie to się sprawdziło, że to nikt tego porównania dzisiaj nie stosuje. Jakoś Dlaczego? Ja nie rozumiem, dlaczego recenzja... To w ogóle było w tym artykule Jej, nawet, który czy czytaliśmy wczoraj. Dlaczego mamy nie stosować porównań do innych tytułów? Dlaczego Starfielda mamy do Baldur's Gate'a nie porównać? Dlaczego mamy Diablo 4 do Diablo 2 nie porównać? Kurwa, o, po to to jest, po to zdobywamy doświadczenia, by z nich korzystać potem. Nie, nie, nie często o tym słyszę. Więc no może moje się. wrażenie, może moje spostrzeżenie było błędne. Natomiast dzisiaj możemy mieć taką skłonność, żeby porównywać wyniki tych dwóch gier na Steamie, tylko też, żeby wszystko było jasne, to się mija z celem, bo jednak mamy game pass, który, którego uh -huh. Steam nie rejestruje. Tak, tak. No i mamy grę za 500 zł, no którą szaleńcy mamy... tylko kupili. Też ja przeszedłem Baldura i. no ja bym mu nie dał 10 na 10, nie? To nie jest no, gra idealna no game changer i gra, która zmieniła całą branżę. Nie, ta gra ma swoje, swoje problemy, bardzo dużo swoich problemów. Pierdalne ci zaraz tym szerokie już, przy niej wyśmienić. No, Baldur's Gate pewnie też dostanie Game of the Year edition prędzej czy później. Mam nadzieję, że Starfield dostanie prędzej. No to ja nie wiem. Znaczy ja to, nie, nie, jeżeli chodzi o Starfielda, to, to mam naprawia. nadzieję, że moderzy, moderzy się odpalą w lada moment i będą tak. A ty fajne, korzystasz że to z modów, index. czy nie? No, jeszcze nie, właśnie teraz po podkaście sobie rzuca okiem. No, bo już jest na przykład DLSS, jest już w modach. Aha, z tego nie, no bo i optymalizacyjnie nie mam problemów, więc wolę mm. na razie nic tam nie, nie Ja też dawać. słyszę takie rzeczy, znaczy wiesz, na Steam Decku ta gra chodzi w 30 klatkach, więc to nie jest też, nie, na pewno nie ma, ale słyszę, że jak ludziom na 20-80 chodzi bardzo źle, no ale niektórzy mówią, że im chodzi bardzo źle, inni mówią, że im chodzi bardzo dobrze, no to te, też, taka, też takie, że tak, bo dużo ludzi nie potrafi nawet rozróżnić kurwa 30 FPS od 50, to jest ta różnica, nie? Że ludzie mówią, a mi dobrze chodzi, bo się okłamują, kurwa. Że te opinie, które są w internecie, które sobie słyszysz od anonimowych powiedzmy ludzi, o mhm. nie, to tak, to tak. Tak spolaryzowała opinię, ta gra, że tak ciężko zaufać komukolwiek. Trochę. No, no, to, to trzeba trzeba sam, samemu sprawdzać. No, ja mam, no, do, u mnie chodzi dobrze. To jest po raz kolejny powtarzam cały czas. Sensu, mam wrażenie, że to jest takie. <laughs> Remingi już chodzi cały czas dobrze, maciaszek. Więc tak. A czy, Proszę Państwa, jeżeli mają Państwo Game Passa, ja bardzo polecam sprawdzić. No, wydać 500 złotych. No, może aż tak bardzo nie polecam tej gry ale jeżeli macie Game Passa, e, sprawdźcie koniecznie. W szczególności, jeżeli Skyrim was, wam się podobał, a już jak e, Fallout 4 wam siadł i lubicie tą grę. Bo... To jest dobre podsumowanie. Jak wam się podobał Fallout 4, to pewnie wam się spodoba Starfield, ale to najprawdopodobniej nie macie kurwa szacunku do samych siebie. Tutaj też są zdania podzielone, chociaż e, Starfield to na metaflipiku ma lepsze oceny niż e, Fallout 4. E, no to je, jeżeli wam czwórka przypadła do gustu, to Starfield na pewno będzie Wam się podobał. Tak mi się wydaje przynajmniej. Duże prawdopodobieństwo jest. No, jest, jest mod do zmiany. Jakie oceny z, są Starfielda, Bo sobie sprawdziłem, jest Field of View zmiana, bo jednak... Tam gra chyba ma dosyć wąski. Ten już się przyzwyczaiłem do tego, ale, ale faktycznie. I w ogóle budowanie statków jest też super. Bo ja godziny sprawdzać. Tak ja. Jeszcze nie, no. nie. tam kie się, ale nie. nie. No, o Jezu, to, już, to, to są jeszcze wrażenia, surowsko. więc no, no. być może jeszcze będziemy wracać do tej gry. Stawiam, że tak. No na pewno, ja to z niej nie wychodzę, no. faktycznie. <laughs> Trzymajcie się <laughs> Państwo, bo trzeba grać, trzeba grać. Pa, Napiszcie pa, w co komentarzu, jeżeli graliście to napiszcie jakie jest nie dali opinia, bo jeżeli nie, graliś, nie graliście, to opinia jest między 10 na 10, a 2 na 10, takie tylko są. Ty, co nie grali. Są dwie opinie, nie między, tylko są dwie. To <laughs> prawie... prawda, tak, tylko są dwie, tylko są dwie. No, trzymajcie się. Kurwa, no to widzowie, widzowie z YouTube, dziękuję za oglądanie. Jezu, mam nadzieję, że ten materiał nie trwał 3 godzin, a nawet jak trwał, to może ktoś przy nim zasnął. 4 godziny, widzowie, oglądania jednego materiału solidna ludologiczna essa.